i postanowiono przystąpić do wydawania organu Ligi, który przybrał nazwę Wolne Słowo Polskie. Może napiszmy. Liga Polska, Wolne Słowo Polskie. A na czele tych władz naczelnych stał Miłkowski. Tak. Teodor Tomasz Jesz. Wydano też oczywiście taki dokument programowy, który stwierdzał, że zadaniem Ligi jest skupienie i przygotowanie wszystkich sił narodu celem odzyskania niepodległości w granicach przedrozbiorowych. Zauważcie, to jest jeszcze patriotyzm polski przedrozbiorowy na podstawie federacyjnej. Stąd się wywodzi federacyjny program później Piłsudskiego. Centralizacja Ligi przystąpiła też do zbierania składek na skarb narodowy, który miał być użyty do finansowania akcji niepodległościowej. Młodzieżowym zapleczem Ligi Polskiej był Związek Młodzieży Polskiej, w skrócie zwany ZM. Związek który już istniał w kraju. I Z zapożyczył od wolnomularstwa strukturę organizacyjną opartą na stopniach wtajemniczenia. Tutaj przy tej sprawie muszę powiedzieć, że w 1958 roku, kiedy pisałem program Ligi Narodowo-Demokratycznej, mówiliśmy, rozdzielaliśmy sprawę niepodległości na dwie części. Niepodległość zewnętrzna, którą formalnie PRL miała, była uznawana za suwerenne państwo przez całą społeczność międzynarodową. I niepodległość wewnętrzna. Tego dzisiejsi tak zwani niepodległościowcy w ogóle nie rozróżniają. Nie wiedzą, co to jest. Nie wiedzą, co to jest, a to jest bardzo ważne. Bo PRL w sensie niepodległości zewnętrznej była niepodległa. Była ograniczona traktatami międzynarodowymi, przynależność do RWPG, ale ona nie krępowała nas tak jak Unia Europejska. No, RWPG nie mieszała się do połowów na Bałtyku, nie mieszała się do obwodnicy koło Augustowa i takich różnych rzeczy. Ilości mleka. To przecież nie kulczykowała krów. Kulczykowanie, ale tylko świń, było w czasie okupacji. Tej zjednoczonej przez Hitlera o Europie to były. Pamiętam świnie z kulczykami, takie metalowe były kulczyki. Ja tak patrzę, pamiętam na targowisku w Łańcucie, co to jest? Co kulczyki, to świnie kulczykowane. Więc proszę was, no i Układ Warszawski, który tylko zajmował się sprawami, czyli ograniczał naszą suwerenność w polityce międzynarodowej i sprawach wojskowych. A na wewnątrz nie mieszał się. Proszę was, formalnie niepodległość była. Co więcej, jeszcze do 1956 roku, czyli do końca epoki stalinowskiej w Polsce, PZPR była partią formalnie zależną od Kominformu.
Przy czym Kominform w odróżnieniu od Kominternu, czyli trzeciej międzynarodówki, nie był organizacją scentralizowaną, dającą dyrektywy, sterującą wszystkim w skali międzynarodowej, tylko to było biuro informacyjne partii komunistycznych i robotniczych, więc już zależność była bardziej miękka niż w Kominformie, tym niemniej była. Natomiast od 1956 roku, kiedy Kominform został rozwiązany, PZPR nie miała żadnych zależności od Moskwy. To bardzo ciekawa rzecz, pomijana w tej chwili. Od 1956 roku PZPR była suwerenną organizacją. To jest ciekawa rzecz. Zresztą, kochani, stan wojenny jest bardzo ciekawym tego przykładem. Mianowicie Jaruzelski zrobił stan wojenny w równym stopniu przeciwko PZPR-owi, co przeciwko Solidarności. Zawiesił działalność i Związku Zawodowego Solidarność, i tych związków partyjnych CRZZ-u. Tak samo, jeszcze nie OPZZ, CRZZ, zostały tak samo zawieszone i później zlikwidowane razem z Solidarnością, o czym się milczy w tej chwili w tych różnych opracowaniach. Albo się tak tam zbywa to. Komitetom wojewódzkim Jaruzelski w stanie wojennym wyznaczał komisarzy wojennym, co już jest z punktu widzenia ideologii komunistycznej no herezją. Wprost przeciwnie, komuniści bolszewicy wyznaczali partyjnych komisarzy jednostkom wojskowych. Nigdy odwrotnie. W tym momencie komunizm został już formalnie obalony. Kolegium nawet płaciłem za komisarza, bo Pek leżał przed budynkiem, przed i się tego czepnął i tam jeszcze jakiś tam drobny sprawy. No, ale chodzi mi o to, że Jaruzelski wyznaczał komisarzy wojennych komitetom wojewódzkim. Michnik w jednym ze swoich pism z więzienia mówi, że nawet Solidarność tak nie poniewierała komitetami partyjnymi w zakładach pracy, jak robili to ludzie Jaruzelskiego, komisarze. No przecież ja pamiętam taką historię, że Kociołek był wtedy sekretarzem Komitetu Stołecznego, pierwszym sekretarzem. I w obawie przed tym, żeby wojsko nie przejęło całego komitetu, fizycznie i informacyjnie, to kazał rozdawać broń służbową, milicja rozdawała broń aktywowi partyjnemu. I gdyby Jaruzelski próbował egzekwować to, co gdzie indziej, byłaby strzelanina. Ale nie z żadnymi solidarnościowcami, choć może później dezinformacyjna propaganda by na nich to zwalała, to ja nie wykluczam takich manipulacji, ale w rzeczywistości byłaby to strzelanina aktywu partyjnego z wojskowymi, czyli milicyjnymi to raczej nie, bo milicja w Warszawie była bardziej po stronie partii, to było rozwojenie w tym aparacie. Słuchajcie, no tak, takie były wtedy realia, które ja obserwowałem od środka. Nie tam z pozycji dzisiejszych jakichś, no, w dokumentach esbiańskich o tym śladu nie ma, no. Baliby się nawet pisać takie rzeczy. Więc proszę was, było to państwo, któremu w 1958 roku, gdybyśmy napisali, że jest zewnętrznie niesuwerenne, to ludzie by wyśmieli nas, powiedzieli, ty co brednie piszecie. Po 1956 roku już mamy zewnętrzną suwerenność. Nawet Wolna Europa popierała Gomułkę wtedy. Natomiast myśmy powiedzieli, my nie mamy suwerenności wewnętrznej. Dlatego, że Polska jest sterowana przez agentury, ale bynajmniej nie tylko radzieckie, ale różne inne. Z Mussoliniem na czele. I myśmy to wyraźnie postawili w naszym programie. Walka o suwerenność, no, powiedzmy jeszcze te ograniczenia, jakieś tam były suwerenności zewnętrznej w postaci Układu Warszawskiego, więc walka o pełną suwerenność zewnętrzną i wewnętrzną. A w tej chwili co? W tej chwili wewnętrznej suwerenności nie mamy w ogóle. A zewnętrznej to tylko jeszcze waluta narodowa została. A zewnętrzna to jest już, no jeszcze waluta została i to co?
Flaga godło takie. Już na dotację dla. Nie, flaga godło to już jest za żebra. To jest gwiazdy. To jest kwestia lądowa. No właśnie nie interesowało, jakie dotacje my naszym zakładom będziemy dawać. Takie sprawy się nie mieszali. No może za wyjątkiem okresu stalinowskiego, bo to ten okres trzeba wydzielić. Mówimy o okresie po 56 roku, czyli o 3/4 okresu PRL-u cirka. I tutaj właśnie myśmy, można powiedzieć, doprecyzowali te sprawy. Ale wracam do historii. Otóż ZET zapożyczył od wolnomularstwa strukturę opartą na stopniach tajemniczenia i myśmy to też oczywiście zapożyczyli w Lidze Narodowo-Demokratycznej. I trzy szczeble. Braci, towarzyszy i eksternów, czyli kolegów. Może napiszę bracia, towarzyszy i eksterni. Bracia. Towarzysze. I eksterni. To były trzy szczeble wtajemniczenia. W zecie myśmy zresztą też widzę mieli te trzy szczeble wtajemniczenia od. No to też nazywano koledzy. Zauważcie, że ja was tytułuję kolegami, już nie towarzyszami, nie braćmi, tylko kolegami. Proszę zwrócić uwagę. Z Zetu to jest przejęte. Towarzysze to byli w PZPR-ze. No i teraz w 1988 roku kierownictwo Zetu uznało Ligę Polską za najwyższą instytucję narodową i zobowiązało się popularyzować jej ideologię oraz przygotowywać działaczy do późniejszej pracy w Lidze. Mówimy o Lidze Polskiej, nie o Lidze Narodowo-Demokratycznej. Nie, Lidze Polskiej. No jesteśmy teraz w 1988. Mówimy o tym 56, tak patrzę coś tu, że Liga Narodowa miała braci, towarzyszy i eksternów. No nie używaliśmy tych nazw. 1888 Z uznał Ligę LP, Ligę Polską. Czyli takie twierdzenie, że słowo towarzysz wzięło się od związków zawodowych, jest twierdzeniem fałszywym. No oczywiście, znaczy może gdzieś się tak w innych krajach. Tak, ale pierwotnie się wzięło od wolnomularstwa. No nie, pierwotnie to było w Polsce towarzysze pancerni, towarzysze Kolumbii Huzarskiej. Aha. Jeszcze biblijne też jest. Wolnomularstwa jeszcze nie było wtedy. Czyli to jest XVI wiek nawet. Tak, oczywiście. To jest polskie pochodzenie. No i w żadnym wypadku nie od komunistów pochodzi. No, w tym czasie, proszę was, Zet miał swoje największe środowisko w zaborze rosyjskim i obejmowało 5 grup. No może zapiszcie sobie, to jest ciekawe. Grupa warszawska, petersburska, puławska, Puławach, Odeska i Kijowska. I było w sumie 85 osób. 85 osób. Tak, w tych grupach. To najliczniejsze było. I patrzcie, że z tego powstał cały obóz niepodległościowy, i lewica, i prawica. 85 osób było wszystkiego i głównie się szkolili w tym okresie, wiele więcej nie robili. No i proszę was, właśnie w tymże 88 roku członkiem Zetu został Roman Dmowski. Wtedy student Uniwersytetu Warszawskiego, w 89
przyjęty do Ligi Polskiej. Roman Dmowski. Dmowski. Tysiąc 888 Z. Już operuję tymi skrótami i rok później, w 89, do Ligi Polskiej. LB. No i w 4 lata potem, ściśle mówiąc w roku 1893 roku, 1893 rok, Roman Dmowski, Jan Ludwik Popławski, Zygmunt Balicki dokonali właściwie zamachu stanu w Lidze Polskiej i stworzyli organizację o nazwie Liga Narodowa. Tworzą Ligę Narodową. To był zamach stanu. I właściwie od 93 roku powstaje ten nurt narodowy wśród polskich niepodległościowców. Również z Ligi Polskiej wyrósł późniejszy PPS, jak najbardziej. I tutaj Polska Partia Socjalistyczna na początku współpracowała z organizacjami sterowanymi przez Ligę Narodową. Jaką miała strukturę? Ona formalnie, Liga Narodowa, początkowo się przedstawiała jako kontynuatorka Ligi Polskiej, ale faktycznie ustanowiła organizację nową. Na jej czele stała Rada Tajna, a władzę wykonawczą sprawował Komitet Centralny, który miał siedzibę w Warszawie, nie za granicą. Rada Tajna i KC. Komitet Centralny. O, to są organy Ligi. Władza przeszła w ręce tych młodych wówczas trzech ludzi. Zet się podporządkował Lidze. I na polecenie Komitetu Centralnego Dmowski opracował broszurę ideowo-programową Nasz Patriotyzm. Dmowski. Nasz Patriotyzm. Ciekawe, warte dziś przeczytania. Warto parę słów powiedzieć o każdym z tych ojców założycieli Ligi Narodowej
i w ogóle polskiego obozu narodowego. Już najstarszym był Jan Ludwik Popławski. I to był pierwszy polski działacz narodowy, który zwrócił uwagę i uzasadnił, że głównym wrogiem Polski nie jest Rosja, tylko Niemcy. Bo do tego momentu Polacy uważali Rosję za głównego wroga, no choćby dlatego, że największa część narodu polskiego, największa część obszarów dawnej Rzeczypospolitej była pod zaborem rosyjskim i ten zabór był w tym czasie najbardziej uciążliwy. Dlatego, że po powstaniu styczniowym zniesiono praktycznie wszelką autonomię kongresówki, to się nazywał Prywiślański Kraj. Pełnię władzy sprawował generał gubernator w Warszawie. Szkoły były rosyjskie, polskich szkół nie było, polikwidowano te, które przedtem istniały. No i ten reżim carski był najbardziej represyjny z tych trzech zaborów, bo w okresie już wtedy, kiedy powstawała Liga Narodowa, w zaborze austriackim Polacy mieli dużą autonomię, dużo swobód. No właściwie to był taki, jeżeli monarchię austro-węgierską traktować jako taką Unię Środkowoeuropejską, i to bardzo dobrze zorganizowano, dużo lepiej niż ta Unia Europejska obecna, ale też bardzo zbiurokratyzowano, no to Galicja i Lodomeria, tak się to nazywało, była takim euroregionem z dużą autonomią, z sejmem galicyjskim we Lwowie, z namiestnikiem, czyli czymś w rodzaju wicekróla, którym był polski arystokrata z reguły. Polacy, tak jak teraz w Brukseli robią kariery, to robili we Wiedniu, jak to się mówiło. I w tym Wiedniu był nawet okres, jak Polak, polski arystokrata, był premierem całych Austro-Węgier. Ministrami skarbu byli Polacy też. Nawet granica nie była obsadzona przez żołnierzy, bo ja tam pochodzę, no gdzie była granica rosyjsko, ten dziadek mój często przekraczał, bo tylko Ruscy poszukiwali, bo ruskie wojska stały. Tylko Ruscy pilnowali. Poszukiwali ich, a Austriacy w ogóle nie stały. No w każdym razie tutaj zabór austriacki był najłagodniejszy. No jeżeli chodzi o zabór pruski, to było coś pośredniego, bo tam był ten Hakata, to jest okres akurat prześladowania Polaków, ale represje były jednak dużo mniejsze niż w zaborze rosyjskim, powiedzmy sobie szczerze. Także zgodnie z dotychczasową tradycją powstańczą, Rosja była głównym wrogiem, natomiast Jan Ludwik Popławski wykazał, uzasadnił, że głównym wrogiem są Niemcy. Po pierwsze dlatego, że Polakom nie grozi ruksyfikacja, jako że uważają Rosjan za gorszy rodzaj człowieka. I rusyfikację traktują jako degradację kulturalną. No, jak ktoś się zrusyfikował, to tak jakby schamiał, powiedzmy. A niestety w stosunku do Zachodu, w tym do Niemiec, Polacy mieli, ja dodam, aktualnie mają kompleks niższości. I germanizacja może była i traktowana jako zdrada narodowa, ale nie jako degradacja kulturowa. Nawet po cichu jako awans kulturowy, no bo to wiadomo, kultura niemiecka, super, to jest Europa. Więc proszę was, druga sprawa. Germanizacja była prowadzona nie w taki prymitywny sposób jak rusyfikacja w zaborze rosyjskim i ta rusyfikacja nie dawała rezultatów. Natomiast to zresztą w syzyfowych pracach jest pięknie opisane u Żeromskiego. Natomiast germanizacja w zaborze pruskim dawała rezultaty. Jak specjaliści narodowej demokracji oceniali jeszcze 50, a może nawet tylko 30 lat, a zabór pruski byłby dla nas stracony, zgermanizowany. No a Polska bez Poznańskiego, bez Pomorza, dostępu do morza i bez przemysłu śląskiego, nawet gdyby powstała, nie mogła być suwerennym państwem.
Poza tym posiadanie ziem polskich stanowiło podstawę dominacji Prus, biurokracji Junkrów pruskich w samej Rzeszy. A dla Junkrów pruskich ziemie zaboru pruskiego stanowiły podstawę, no przecież Prusy stały się mocarstwem tylko dzięki wchłonięciu ziem pierwszego, drugiego i trzeciego. No, trzeci zabór to już przeszedł później pod panowanie rosyjskie, ale pierwszy i drugi został. I to scalała niejako terytoria pruskie. No i w związku z tym była tu zasadnicza sprzeczność interesów narodowych rosyjskich i polskich, pruskich, prusko-niemieckich i polskich. Austro-Węgry już według narodowców były tylko satelitą Niemiec, bo wielonarodowe państwo mogło się trzymać tylko dzięki oparciu o Berlin i o potęgę Niemiec. No a zarówno Austro-Węgry, jak i tereny polskie stanowiły dla Niemiec pomost ich ekspansji na wschód i dążeń do uzależnienia od siebie Rosji. I tu według Dmowskiego, Popłaskiego zachodziła realna sprzeczność interesów rosyjskich i niemieckich, która stwarzała szansę na odzyskanie niepodległości. I dlatego nastąpiło przekwalifikowanie w naszej myśli politycznej, narodowej zaborców. Za najgroźniejszego wroga uznano Niemcy, Rosja była mniej groźna. Poza tym uważano, że państwo carskie to jest kolos na glinianych nogach, a wchłonięcie nadmiaru ziem zamieszkałych przez ludność polską jeszcze Rosję tylko osłabiało wewnętrznie. I Dmowski tu dokonał całkowitego przewartościowania. To była rewolucja w polskiej myśli geopolitycznej. Bardzo szybko Dmowski stał się głównym przywódcą Ligi Narodowej. Tu jeszcze można by powiedzieć o Zygmuncie Balickim. Zygmunt Balicki był właściwie socjologiem. Bardzo ciekawe są jego prace socjologiczne. Ale wcześniej należał do masonerii. I on nauczył narodowców tych metod budowania organizacji z szczeblami wtajemniczenia, które w warunkach konspiracji bardzo dobrze się sprawdziły. Więc Zygmunt Balicki, on umarł Popłaski umarł w 1908 roku, a Balicki umarł w 1915, już w czasie wojny. I teraz głównym organem Ligi Narodowej od 1895 roku był wychodzący w Galicji Przegląd Wszechpolski. 1895 Przegląd Wszechpolski. Wiecie, że mnie się udało po, no to już był okres po tym przełomie październikowym i w antykwariatach sprzedawano różne pozycje narodowe. Mnie się udało kupić 10 roczników Przeglądu Wszechpolskiego z tego okresu pierwszego. Bezcenna rzecz. I to mi oczywiście w czasie rewizji w 1960 roku zabrali i to przepadło. Ja kupiłem to legalnie w antykwariacie. Ale oprócz tego Liga dysponowała innymi czasopismami. Narodowcy kładli duży nacisk na media. I tak w Galicji wychodziły takie pozycje jak Polak, następnie Teka, Ojczyzna, Słowo Polskie, to było w Galicji.
twierdze mogły wychodzić oficjalnie. Natomiast w kongresówce były takie czasopisma Pochodnia. Gazeta Polska. Goniec. To była kongresówka. Oczywiście do kongresówki przemycano też te wydawnictwa z Galicji. Dmowski sam osobiście przemycał i w swoich wspomnieniach pisał, jak robiono z tych przeglądów wszechpolskich ornatów, tak to nazywano, to znaczy pod płaszczem przypinano tutaj cały taki ornat z tych przeglądów wszechpolskich i przez granicę z tym przechodził. A Ruscy na granicy to broni głównie szukali, a nie tam jakichś innych rzeczy, tak. Teraz w zaborze niemieckim wychodził Goniec Wielkopolski. Wielkopolski. Dziennik Berliński. Górnoślązak. To jest zabór. Zabór. No i wreszcie na emigracji był Goniec Polski. Zgoda. I Dziennik Narodowy. Emigracja. No więc widzicie, że Obóz Narodowy do mediów przywiązywał dużą wagę. No nam w tej chwili pozostał tylko internet, ale to jest potężny przyszłościowy środek, dlatego ja namawiam na zakładanie stron internetowych i zamieszczanie tam materiałów. W przyszłości przeprowadzimy specjalizację, będzie już ich kilka. Na razie no tylko namawiam kolegę Andrzeja, żeby zrobił osobny taki poświęcony sprawom społecznym, naukowym, politycznym. Wydzielił to ze swojej strony internetowej osobny taki. A później jak będziemy mieli kilka, to możemy zrobić specjalizację. Jedną bardzo od spraw historycznych, jedną od naukowych, jedną od aktualiów. No i teraz najliczniejszą organizacją, którą Liga Narodowa inspirowała, było Towarzystwo Oświaty Narodowej. No tu w ogóle Liga Narodowa na zewnątrz nie występowała. Ona była takim tajnym łącznikiem między organizacjami działającymi na zewnątrz we wszystkich trzech zaborach. I była takim ośrodkiem dyspozycji politycznej całego szeregu i tajnych, i jawnych organizacji, które miały różny charakter, i polityczny, społeczny, zawodowy, środowiskowy. I najliczniejszą z nich było właśnie Towarzystwo Oświaty Narodowej, czyli TON.
które no, przeszkoliło w sumie 60 tysięcy ludzi. O, to była podstawa obozu narodowego. Szkolenie. Nie akcja doraźna. O, tu ulotki, zaraz pójdziemy, demonstracja, pokrzyczymy. Nie to. Chociaż oczywiście i takie rzeczy też robiono. Ale nie to zbudowało podwaliny obozu narodowego. Natomiast w Galicji było Towarzystwo Szkoły Ludowej. To była kongresówka. A tu Towarzystwo Szkoły Ludowej. Galicja. Tam ludzi szkolili przede wszystkim historii Polski, tym co dziś nazywamy geopolityką. I odegrały one bardzo dużą rolę w budzeniu świadomości narodowej zarówno chłopów, jak i robotników. Natomiast ściśle polityczną organizacją występującą na zewnątrz i sterowaną z ukrycia przez Ligę było Stronnictwo Demokratyczno-Narodowe. Stronnictwo Demokratyczno Narodowe. Jego program został ogłoszony w Przeglądzie Wszechpolskim. Wiecie, że jak redagowałem program Ligi Narodowo-Demokratycznej, no w pół wieku potem, nawet więcej niż pół wieku, prawie 60, nie ponad 60 lat, to pewne fragmenty przepisałem dosłownie. I w tymże roku powstała też z Ligą Organizacja Kobieca, Związek Narodowy Kobiet. A także, nieco później, w Warszawie Liga Narodowa Młodzież Rzemieślnicza i Robotnicza. Więc tutaj też w tymże samym roku powstaje Związek Narodowy Kobiet. A teraz, na przełomie lat 1901-1902 Liga Narodowa, przepraszam, Narodowa Młodzież Rzemieślnicza i Robotnicza. Wszystkie te organizacje razem wzięte zaczęło to nazywać obozem narodowym. To wszystko stanowiło obóz narodowy. Obejmowało organizacje, które liczyły tysiące, a nawet dziesiątki tysięcy osób, a sama Liga była zakonspirowanym kadrowym zespołem, który no, w szczytowym okresie liczył niecałe 400 osób.
Metoda ligi polegała na tym, że chcąc opanować poszczególne środowiska, najpierw zaczynała prowadzić z nich pracę kulturalno-oświatową, dyskusyjną, poddając przedstawicieli danego środowiska stopniowemu programowaniu ideowemu, wciągano ich coraz głębiej w robotę propagandową lub organizacyjną. Następnie tworzono w obrębie danego środowiska organizację, która była przyczółkiem wpływów ligi. Do samej ligi przyjmowano tylko najwybitniejsze jednostki z poszczególnych środowisk. W rezultacie liga, mimo małej swej liczebności, stanowiła bardzo wpływowy ośrodek inspiracji ideowej i dyspozycji politycznej, który posiadał swoje wpływy w różnych środowiskach i we wszystkich trzech zaborach, jak również na emigracji. Liga sama z zasady na zewnątrz nie firmowała poszczególnych działań podejmowanych przez sterowane przez siebie organizacje i na zewnątrz nie występowała. No tą metodę myśmy przyjęli w Lidze Narodowo-Demokratycznej. Dzięki temu mogła przenikać do różnych środowisk i sterować nimi. Liga głosiła solidaryzm społeczny, przeciwstawiając się ruchom klasowym. I bazując na ideologii nacjonalistycznej, zwalczała obce narodowe elementy w życiu społeczeństwa polskiego. To jest bardzo istotne. No ale słuchajcie, co jest tutaj bardzo ciekawe, że mniej więcej wtedy, co Liga Narodowa, powstał też PPS, Polska Partia Socjalistyczna. Jeszcze w roku 1894, w stulecie bitwy pod Racławicami, Liga Narodowa wspólnie z PPS-em zorganizowała demonstrację dla uczczenia pamięci Kilińskiego. A Dmowski chodził też na zebrania PPS-u i nawet wspierał międzynarodówkę. Nie ma uprzedzeń klasowych. Później, kiedy w ramach PPS formował się nurt tej, taki narodowy, prawicowy, z Piłsudskim na czele, mimo że ten ruch ewoluował w kierunku narodowym i stanowił właśnie ten element narodowy w ramach PPS-u, to antagonizm między nim a obozem narodowym Dmowskiego się zaostrzał coraz bardziej. Ciekawą rzeczą jest, że jeszcze w czasie rewolucji, przed rewolucją 1905 roku, Dmowski i Piłsudski się spotkali w Tokio. Mianowicie, jak wybuchła wojna rosyjsko-japońska, Piłsudski postanowił pojechać do Tokio, żeby uzyskać poparcie Japonii do wywołania powstania tutaj na tyłach armii rosyjskiej. A Dmowski uznał, że to nic by Polsce nie dało, tylko Polskę wykrwawiło, a Rosję jeszcze wzmocniło, bo obudziłoby nacjonalizm rosyjski i skierowało przeciwko Polakom. A Japończykom niewiele by pomogło. W związku z tym też pojechał do Tokio, żeby przekonywać do tego, żeby Japonia nie popierała tych pomysłów powstańczych. Dmowski przyjechał pierwszy, zdążył dotrzeć do sztabu generalnego i do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, przekonał japońskie kierownictwo. Jak Piłsudski potem tam się zjawił, spotkali się zresztą z Dmowskim. Dmowski powiedział, nie będę pana nigdzie oczerniał, ale będę utrudniał pańską działalność. Nigdzie, proszę was, ani Piłsudski Dmowskiego, ani Dmowski Piłsudskiego nie oczerniał. Zawsze walczyli korektno. U nas obecni politycy, to główna ich działalność to jest wzajemne oczernianie. Tam tego nie było. Oni zwalczali koncepcję. Dmowski miał inną, Piłsudski miał inną. I zwalczali koncepcję przeciwnika. No więc Japończycy dali się przekonać i tylko Piłsudskiemu udzielili poparcia szkoleniowo-wywiadowczego. Znaczy zgodzili się na to, żeby PPS
Piłsudskiego robił działalność wywiadowczą dla Japończyków. No i zrobili taki kurs roboty wywiadowczej, tak trochę dywersyjnej dla ludzi z obozu Piłsudskiego. Niezależnie od tego Piłsudski i jego współpracownicy mieli swoją centralę w Londynie, wydawali w Londynie Przedświt, to było główne czasopismo PPS-u, Przedświt. Panowało przekonanie, że właśnie wywiad brytyjski szkoli PPS-owców w trakcie tych ich pobytów w Londynie. No i proszę was, walka między obozem Piłsudskiego a Dmowskiego rozgorzała wtedy, jak wybuchła rewolucja 1905 roku. I tuż doszło nawet do walk krwawych. Mianowicie w listopadzie 1905 roku na Placu Grzybowskim. Nie, to mówię o Lidze Narodowej. Liga przystąpiła do organizowania własnych narodowych związków zawodowych i zorganizowała też Narodowy Związek Robotniczy, który był ekspozyturą ligi na terenie klasy robotniczej, jak to się wtedy mówiło. Ten Narodowy Związek Robotniczy. Narodowy Związek Robotniczy. Liga. Piłsudczycy natomiast przystąpili do prób wywołania powstania. I tutaj bojówki PPS-u zorganizowały słynną demonstrację na Placu Grzybowskim. To było zresztą bardzo sprytnie zorganizowane, bo rozrzucono ulotki w dzielnicach robotniczych wzywające do wzięcia udziału w demonstracji na Placu Grzybowskim, przy którym znosi się Kościół Wszystkich Świętych. Tam, gdzie myśmy tam tylko mieli. Tak, tak. Tak, 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 tam właśnie, tylko od frontu. I wyznaczono na godzinę 12, kiedy wiadomo było, że kończy się suma i ludzie wychodzą, więc już tu będzie, to jest potężny kościół. Więc parę tysięcy ludzi od razu już było gotowe. No oprócz tego to ściągnęło jeszcze trochę demonstrantów pozasumowych, no i zwabiło policję rosyjską. I teraz w momencie, jak ludzie wychodzili z kościoła, a policja stała i patrzyła, uzbrojona oczywiście, to na schodach tam przy wejściu, które góruje nad placem, jest dobrze widoczne, pojawiła się bojówka z czerwonym sztandarem, zaczęła śpiewać czerwony sztandar, precz z Rosją, precz z Saratem, niech żyje PPS. Policja ruszyła w kierunku tej bojówki, wtedy bojówkarze oddali salwę rewolwerową do policji, nura w tłum dali, tam ewakuacja była świetnie zorganizowana, to wzory jeszcze z czasów powstania styczniowego, później wakate wzory stosowano, to znaczy już były tam osoby, które czekały
z pakunkami, żeby odebrać od tych bojowców, którzy mogli być zauważeni przez policjantów, odebrać broń i już ci niespaleni ludzie tą broń ewakuowali. Bojowcy już byli czyści, zresztą drugą stroną uciekali, a policja oczywiście oddała salwę do tłumu, były trupy i propaganda PPS-u mówiła: proszę, bestialski carat strzela do bezbronnego tłumu i tak dalej, i tak dalej. No i mówili: co, nie chcesz walczyć? I tak cię mogą zastrzelić, za to tylko, że jesteś Polakiem, że chodzisz do kościoła. A jeszcze dodatkowo ludzie nie chcieli iść do wojska, żeby nie jechać tam gdzieś na stepy Mandżurii wojować z Japonią, bo to średnia była przyjemność i niebezpieczne. No więc no, w ogóle tematem tej manifestacji był protest przeciwko wojnie z Japonią. Jest bardzo popularny, zwłaszcza wśród mas potencjalnych żołnierzy frontowych. No i potem to się wszystko zaczęło rozkręcać. Wreszcie na wiosnę 1905 roku na ulicach Warszawy, Łodzi i innych miast kongresówki, bojówki PPS-u, które się bardzo rozrastały w tym czasie. Organizacja bojowa PPS-u w szczytowym okresie rewolucji doszła do prawie 7 tysięcy ludzi, a PPS z 2-3 tysięcy do 40 tysięcy się rozrósł. To bardzo dużo było jak na nielegalną organizację. No i pytają się już panami sytuacji. Rozrasta się partia. Policja nie śmie w tym czasie zapędzać się do dzielnic robotniczych. Podobnie jak teraz policjanci francuscy się boją zapędzać do dzielnic arabskich. Co pewien czas na ulicach rozlegają się strzały rewolwerów drużyn bojowych PPS, a do społeczeństwa docierają elektryzujące wieści o udanych zamachach na agentów carskiej tajnej policji. No ta psychoza to jest właśnie postsocjalistyczna, a nawet na carskich dygnitarzy. To był nawet zamach na oberpolicmajstra warszawskiego Nolkena. Nawet nieudany, przedwcześnie wykryty zamach na nowo mianowanego generał-gubernatora warszawskiego Maksymowicza nie przestraszył tego dygnitarza. Tak przestraszył dygnitarza, on uciekł z Warszawy, chowając się w twierdzy Modlin. Czym się skompromitował i zdymisjonowano. O, tak, tak. Dobry wieczór. Witamy, witamy. Dobrze. No i teraz słuchajcie, właśnie po to, żeby wyrwać rząd dusz z rąk PPS-u, dusz robotniczych, Dmowski założył ten Narodowy Związek Robotniczy. No i oczywiście oni zarzucali PPS-owi i jego organizacji bojowej, że oni są ekspozyturą obcych wpływów, niemieckich i żydowskich głównie. Taka była teza narodowców. I proszę was, doszło w końcu nawet do bitew rewolwerowych między bojówkami PPS-u i bojówkami NZR-u. No i oczywiście egzekucje na agentach, kolaborantach. Teraz się dokonuje takich egzekucji informacyjnych, a wtedy dokonywano egzekucji energetycznych, gdzie strzelano i zabijano. I Jędrzej Giertych, którego ojciec wtedy był dyrektorem fabryki, opisuje następującą sytuację. Idzie jakiś człowiek ulicą, biegnie bojówkarz ze sztyletem, bo jak chciano to załatwić cicho, to dźgano sztyletem. Dopada do tego przechodnia, wbija mu nóż w plecy, ten pada w rzęzi, bojówkarz patrzy i mówi: oj, to nie Malinowski, strasznie pana przepraszam. No to jest trochę tak jak w sferze informacyjnej przez Zależna Gazeta Polska. Powiedział to temu i co? Nie, no. Już bardzo nasz dwa sprostowania zamieścili. Ale ludzie te ich historie sprzed miesiąca powtarzają, no bo nie każdy, kto czytał tamten tekst, przeczyta następny, oczywiście.
Więc to jest dobra, można powiedzieć, bojówkarska tradycja. Proszę was, no, bojowcy mieli swoje duże osiągnięcia. Najgłośniejsza była tak zwana Krwawa Środa 15 sierpnia 1906 roku, podczas której dokonano w Warszawie około 100 zamachów w jednym dniu. W całej akcji brało udział stosunkowo niewielu bojowców, stu kilkudziesięciu w sumie, a władze zaborcze, mimo że w mieście posiadały wówczas ponad 30 tysięcy wojska i policji, pośpiesznie ściągały siły zbrojne z innych punktów kraju. No, akcję bojówkarską oczywiście też prowadziło SDKPL, które uważało, że w ogóle problem narodowy to jest już przeżytek, bo w państwie socjalistycznym nie będzie narodów, tylko będzie no, ludność świata, no, prekursorzy Unii Europejskiej, globalizmu i tak dalej. Tak, 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 taki koktajl Mołotowa. No i proszę was, jak opisuje Jędrzej Giertych, bardzo ciekawa była taktyka Morawskiego. Otóż bojówki te narodowe z NZR-u i bojówki PPS-u strzelały do siebie, były trupy. Nawet była taka pieśń na melodię, brzmią pod Stoszkiem armaty, brzmią na mieście Browningi, błyszczą majchry i klingi, to obrońcy narodu z socjałami bój wiodą. No i proszę was, Dmowski postanowił z tym skończyć. Jak pisze Giertych, Jędrzej Giertych w Tragizmie losów Polski i później jeszcze ten temat patroszył w swojej monografii o Piłsudskim i o Dmowskim, już pisanej i wydawanej w Londynie. Dmowski zapowiedział, że jak tylko PPS zabije jakichś bojowców narodowych, to nie będziemy strzelać do bojowców PPS-owskich, bo to są tak samo Polacy, tylko będziemy dokonywać egzekucji na Żydach z kierownictwa PPS-u. No i tę groźbę spełniono. Giertych podaje, po pierwszym takim starciu były trupy po stronie narodowej i zaczęto strzelać odpowiednią ilość Żydów z kierownictwa PPS-u. Jak twierdzi Jędrzej Giertych, walki Browningowe ustały. To relata refero podaje źródło. Możecie to przeczytać w właśnie w Tragizmie losów Polski. No właśnie Andrzejowi chcę dać to książkę. I słuchajcie, to też przytacza Micewski w swojej książce pod Moskiem. Nie kwestionuje tego, tylko mówi to cały cynizm Moskiego tu się objawił i tak dalej, ale faktu nie kwestionuje. No, ale słuchajcie, główna sprawa polegała na tym, że jak Carat zmienił politykę i po prostu pozwolił na wybory do Dumy, to tak, PPS i oczywiście SDKPL bojkotowały to, bo to carskie organy, nie ma co tam startować. Odmiennie postąpili później bolszewicy. Powiedzieli, ależ oczywiście będziemy startować, bo będziemy mieli w Dumie dodatkową trybunę. No ale bolszewicy byli w kraju suwerennym, jakim była Rosja, a tu było pod zaborem. I proszę was, Dmowski zajął inne stanowisko. Powiedział, że trzeba skorzystać z tej okazji, żeby właśnie w parlamencie rosyjskim, w Dumie, zdobyć trybunę do ogłoszenia naszych poglądów i możliwość wpływania na politykę rosyjską. I Stronnictwo Demokratyczno-Narodowe wystawiło swoich kandydatów, wzięło udział w wyborach i słuchajcie, ciekawa sprawa, którą trzeba powiedzieć, bo mało kto o tym wie w ogóle dzisiaj. Mianowicie w pierwszym okresie istnienia
Ligi Narodowej i Stronnictwa Demokratyczno-Narodowego. W jego publicystyce problem żydowski był marginalnie poruszany. Jak weźmiecie podstawową książkę Dmowskiego Myśli Nowoczesnego Polaka, która wyszła po raz pierwszy w 1903 roku, to tam o Żydach prawie nic nie ma. No i proszę was, jak były pierwsze wybory do Dumy, w trakcie których narodowa demokracja odniosła kolosalny sukces, to w dzielnicach żydowskich Żydzi głosowali na narodowców. Dmowski wygrywał w dzielnicach żydowskich wybory do pierwszej Dumy. No ale stała się rzecz znowu taka, można powiedzieć, ciekawa. Mianowicie Dmowski zauważył i narodowcy zauważyli, że w czasie rewolucji 1905 roku, kiedy było bardzo dużo strajków, to te strajki wybuchały głównie w fabrykach, które należały do Polaków. A dużo mniej lub wcale w fabrykach, które należały do Żydów i Niemców. No, doszedł do wniosku, że jest to działalność spiskowa, ukierunkowana na niszczenie polskiego przemysłu, że wobec tego Żydzi tutaj z Niemcami idą ręka w rękę i zaczął, od tego zaczęła się sprawa antyżydowskiej propagandy w obozie narodowym. To jest tak u schyłku rewolucji tej 1905-1906 roku. Już w kolejnych wyborach do Dumy już Żydzi w dzielnicach żydowskich na Dmowskiego oczywiście nie głosowali, no a już szczególnie potem, kiedy Dmowski ogłosił książkę Niemcy, Rosja i kwestia Polska, to jest 1908 rok, Dmowski. Warto przeczytać, bo pewne elementy są nadal aktualne. Rosja i kwestia polska. To jest 1908 rok. Później miała zresztą wznowienia. I w tej książce po raz pierwszy Dmowski ogłosił, że zbliża się konflikt między zaborcami. I w tym konflikcie polski obóz narodowy powinien stanąć po stronie Antanty, a więc i Rosji. To bardzo istotna sprawa była. No, już jawny zerwanie z tradycjami powstań antyrosyjskich. I co najważniejsze, słuchajcie, ta książka została przetłumaczona na francuski, na angielski, nawet na fiński. A Dmowski nie zezwolił przetłumaczyć na niemiecki, żeby wrogowi nie ułatwiać roboty. A wtedy szanowano prawa autorskie. No i proszę was, na tą książkę mogli teraz wskazywać politycy Antanty, czyli francuscy i angielscy, kiedy Rosjanie zgłaszali obawy co do zachowania Polaków w wypadku wojny. A gra toczyła się na szczeblu dyplomatycznym, czy dyplomatyczno-wojskowym. Dlaczego? Dlatego, że Rosja była coraz bardziej uzależniana od kapitału zachodniego, ale w tym również od kapitału niemieckiego. Niemcy przez swoje kanały wpływów, poprzez szlachtę, arystokrację niemiecką, która była poddanymi cara. Caryca była Niemką, w otoczeniu carycy roiło się od Niemiec. Niemcy po prostu uważali, że Rosja nie powinna występować przeciwko państwom centralnym, że to doprowadzi Rosję do zguby.
i tym tą klamrą łączącą Niemcy z Rosją była sprawa polska. Niemcy zawsze wskazywali, no jak będziecie z nami wojować, to od razu wypłynie sprawa polska. Polacy wam biją w plecy. Więc Dmowski chciał ten argument uciąć. I tą książkę właśnie w tym celu wydał. No i cała propaganda narodowa szła w tym kierunku. To kosztowało Dmowskiego rozłamy. Przede wszystkim Narodowy Związek Robotniczy się oderwał od obozu narodowego. No, był świeżo założony i jeszcze Liga Narodowa nie trzymała go mocno w rękach. Bo taki nieprzeszkolony element. Ale co gorsze, Z oderwał się. Dziecko chce. Poszedł w kierunku Piłsudskiego. Znaczy nie cały, ale duża część Z-u. I Z później w Galicji organizował drużyny strzeleckie, które połączyły się ze Związkiem Strzeleckim i tworzyły legiony. Pułkownik Pluta Czachowski właśnie się wywodził z Z-u. To był narodowiec. Tylko z tej części, która no, nie trawiła tej, jak oni to nazywali, rusofińskiej polityki Dmowskiego. Sporo ludzi w tym obozie późniejszym sanacyjnym wywodziło się właśnie z Z-u. To była organizacja bardzo dobrze się konspirująca, dobranoc, bardzo wpływowa. No na przykład ostatni dowódca Korpusu Ochrony Pogranicza, generał Orwin Krykerman, też wywodził się z dawnego Z-u. Proszę was, tutaj w zaborze właśnie austriackim, gdzie były najlepsze warunki do działania, Piłsudski już ostatecznie zrywa z ruchem socjalistycznym i w 1908 roku J. Piłsudski tworzy Związek Walki Czynnej. Który był tajną organizacją, mającą za zadanie organizować działania niepodległościowe. I Związek Walki Czynnej tworzy Związek Strzelecki. Strzelecki. A część Z-u tworzy drużyny strzeleckie. Jedne i drugie przygotowują kadry przyszłego powstania antyrosyjskiego. I później się połączyły zresztą. Natomiast Dmowski, narodowcy, działają w Sokole. Sokół. Więc jak widzimy, Polacy się bardzo dobrze przygotowywali do przyszłej sytuacji. Przewidywali, jaki będzie dalszy ciąg. No Dmowski przewidział tę wojnę już w 1908 roku. A Piłsudski przewidywał również, czego dowodem jest ZWC. No i tutaj Piłsudski z kolei zaoferował swoje poparcie mocarstwom centralnym. Nie zerwał z tradycją powstańczą. Uważał, że Rosja jest głównym wrogiem. Przy czym, jak Jędrzej Giertych sam napisał w swojej monografii o Piłsudskim, w 14 roku w maju, jeszcze tuż przed wybuchem wojny, Piłsudski był w Paryżu i powiedział krótko tak, że jego obóz
pierwszym okresie wojny pójdzie z państwami centralnymi przeciw Rosji, bo chodzi o to, żeby państwa centralne pokonały Rosję. I państwa centralne w pierwszym okresie wojny pokonają Rosję. Ale w drugim okresie wojny mocarstwa zachodnie pokonają Niemcy i Austro-Węgry. I w drugim okresie wojny my pójdziemy z mocarstwami zachodnimi. I tak zrobił, słuchajcie. Dokładnie ten program zrealizował. W pierwszym okresie organizuje najpierw, próbuje wywołać powstanie na tyłach armii rosyjskiej. Później organizuje legiony, POW, to wszystko walczy przeciwko Rosji. W 17 roku wybucha rewolucja w Rosji. W marcu lub lutym, zależy według jakiego kalendarza liczyć. Według juliańskiego to był luty i dlatego ona się nazywa rewolucją lutową. I wtedy w 17 roku Piłsudski wywołuje kryzys przysięgowy. No, niejako zmusza Niemców do tego, żeby go aresztowali, ale jego legioniści idą, odmawiają złożenia przysięgi na wierność cesarzom austriackiemu i niemieckiemu, idą do obozów w Szypiornie i Beniaminowie, czyli już stają po przeciwnej stronie. No i Piłsudski niejako już jest po stronie antyniemieckiej, co Niemcy niejako pokwitowali, zamykając go do więzienia w Magdeburgu. Ale ja gdzieś czytałem, że Piłsudski wraz z Kalerem przysięgę złożył. Proszę pana, to tu się miesza dwie różne przysięgi. W 14 roku, jak tworzono legiony przy armii austro-węgierskiej, bo akcja powstańcza się nie udała i pierwsza brygada i tak samo druga były tworzone na zasadach landwery austriackiej przy armii austro-węgierskiej. Piłsudski wtedy został brygadierem, dowódcą tylko pierwszej brygady. I na wierność cesarzowi Austrii złożyli ich, ale Piłsudski. A kryzys przysięgowy był w 17 roku, kiedy chodziło o złożenie przysięgi nie tylko na wierność cesarzowi Austrii, tylko Niemiec. O, to był casus belli. I co więcej, to już był okres, kiedy wiadomo było, że mocarstwa centralne przegrają. Tak dodatkowo. Więc to nie myli z dwóch przysiąg. Tutaj ta akcja Piłsudskiego mogła odegrać dużą rolę. Dlaczego? Dlatego, że w rządzie rosyjskim, z wyjątkiem ministra spraw zagranicznych, wszyscy ministrowie byli przeciwni wojnie z Niemcami. Tylko minister spraw zagranicznych, no, który bronił interesów Rosji, bo gdyby Rosja dłużej była w dobrych stosunkach z Niemcami, to coraz bardziej by się od nich uzależniała. A miała zbyt wiele sprzecznych interesów, zwłaszcza, że Niemcy po budowie kolei Berlin-Bagdad i wciągnięciu w swoją strefę wpływu w Turcji zagrażali interesom rosyjskim już na Bliskim i Środkowym Wschodzie coraz bardziej. W związku z czym po prostu interesy państwa rosyjskiego przeważyły. No ale to środowisko proniemieckie było potężne, skupione wokół carycy, która była Niemką z pochodzenia. I cały czas tłumaczyli, że trzeba się z Rosji z wojny wycofać, bo ta wojna doprowadzi Rosję do zguby. W traktacie Antauty była klauzura pozwalająca Rosji bez zgody aliantów wycofać się samodzielnie z wojny w dwóch przypadkach. W wypadku wybuchu powstań mniejszości narodowych, bo Rosja była tym podminowana, i w wypadku wybuchu rewolucji. I teraz wywiad austro-węgierski i wywiad niemiecki liczył na akcję powstańczą Piłsudskiego, ale nie na jej wojskowe znaczenie, bo wojskowego znaczenia wielkiego to by nie miało.
Ale chodziło o uruchomienie tej klauzuli traktatu Antanty, który by pozwolił frakcji proniemieckiej na dworze carskim przeważyć i Rosji legalnie wycofać się z wojny. Bardzo istotna sprawa. Tu się toczyła walka. Więc Piłsudski tutaj za, no, można powiedzieć, pod skrzydłami wywiadu austriackiego, i tu nawet austro-węgierskie władze były tak uprzejme, że jakbyśmy to dziś powiedzieli, oficerem prowadzącym Piłsudskiego i jego ludzi był Polak, kapitan wywiadu austriackiego, kapitan Rybak, który napisał później całą książkę, swoje wspomnienia wydane w PRL-u. Ale wtedy myśmy to traktowali jako taką propagandkę komunistyczną. Okazuje się, że to wcale nie była propagandka, tylko źródłowe dzieło. No, dzięki temu Piłsudski mógł szkolić te swoje kadry pod ochroną władz austriackich. Dostawał broń, dostawał amunicję. Mało tego, jak wybuchła wojna, to wielki sztab generalny niemiecki wysłał dużą ilość nowoczesnych, jak na owe czasy, karabinów Mausera z dużą ilością amunicji do Austrii przez Wiedeń dla powstańców Piłsudskiego. Tylko austriacka biurokracja źle działała i to na czas nie dotarło, także strzelcy szli bardzo marnie uzbrojeni. Pierwsza kadrowa jeszcze miała nowoczesne karabiny Mannlichera, ale już dla innych nawet nie starczyło. Niektórzy mieli wędle jednostrzałowe, stare karabiny austriackie jeszcze z XIX wieku. W każdym razie uzbrojenie legionistów było bardzo marne, a właściwie to mieli być powstańcy. Jak wybuchła wojna, 6 sierpnia wybucha, zbiera się w Oleandrach pierwsza kadrowa, gdzie jednoczą się ludzie ze Związku Strzeleckiego Piłsudskiego, który szkolił kadrę powstania, i z drużyn strzeleckich, tych postendeckich, z Zetu się wywodzących. No i nastąpiło pełne zjednoczenie. Piłsudski powiedział, teraz już nie ma strzelców i drużyniaków, jesteście kadrą przyszłej Armii Polskiej, wymieńcie ze sobą emblematy. Sam przypiął emblemat drużyniacki i swój przypiął jednemu, strzelecki orzełek przypiął jednemu z drużyniaków. Nie nadawał stopni, powiedział, stopnie dostaniecie w walce. Wszyscy jesteście potencjalnymi oficerami, zresztą pierwsza kadrowa to byli absolwenci tych kursów, co najmniej podoficerskich, zorganizowanych przez Związek Strzelecki, a szkołą oficerską Związku Strzeleckiego był Parasol, o którym wam opowiadałem. Było 97 absolwentów, wybito 97 numerowanych odznak, później sztance Piłsudski kazał zniszczyć. I to jest odznaka, która tak wyglądała jak parasol otwarty z góry. Na niektórych starych zdjęciach Piłsudskiego widać tę jego odznakę. Nie mylić z odznaką późniejszą pierwszej brygady. To jest taki parasol. Z parasolników tylko jeden zdradził, to był Rolerzymierski. Najpierw dokonał defraudacji, więc Piłsudski posłał dwóch ludzi w 20 latach po zamachu majowym, żeby mu odebrali odznakę parasola i godność absolwenta parasola, a potem został zamknięty, zdegradowany i tak dalej. No i potem, jak wyszedł z więzienia i nie miał środków do życia, to się zajęła im organizacja dobroczynna o nazwie GRU, czyli Wywiad Wojskowy Radziecki. No i od tego momentu stał się już agentem, po prostu zwyczajnym agentem GRU. W każdym razie, proszę was, to był jedyny taki przypadek. A reszta to było wszystko elita Polski sanacyjnej przed wojną. Wtedy Rolerzymierski taki podpadł za zakup masek gazowych. A tak, to były sprawy korupcyjne. Korupcyjne, tak. Z
zupełnie niepolityczny, on wtedy nie był żadnym agentem obcym. To polska tradycja. Więc proszę was... jak wybuchła wojna, to oczywiście Austriacy przepuścili przez granicę kadrę przyszłego powstania. Pierwsza kadrowa dotarła do Kielc, później następne kompanie tam dotarły. No ale w kongresówce narodowcy prowadzili agitację, że powstanie byłoby samobójstwem, bo Rosja wycofa się z wojny, nie będzie wojny zaborców i wtedy odzyskanie niepodległości nie ma co marzyć. Co więcej, a powstańcami się zajmie. A powstańcami się zajmie ochranne oddzielenie i sądy wojskowe rosyjskie, oczywiście, które miały dość dobrze spenetrowany teren. Więc proszę was, co więcej, była groźba, że państwa centralne wygrają wojnę. Na czym polegał plan niemiecki? Otóż to był plan Schlieffena, dawnego szefa sztabu generalnego w Berlinie, zmodyfikowany przez jego następcę generała Moltkego, i ten plan przewidywał coś takiego. Ponieważ było niemożliwe wygranie wojny na dwa fronty, i to sztabowcy niemieccy wiedzieli, wobec tego przewidywano rozbicie Francji, zanim Rosja wkroczy do wojny. Z państw biorących udział w wojnie to tak. Niemcy, Austro-Węgry i Francja mogły się zmobilizować szybko, w ciągu paru tygodni. Rosja miała duże zasoby, ale na pełną mobilizację tych zasobów wojskowych potrzebowała cirka about 3 miesięcy. No, Wielka Brytania miała tylko wojska właściwie kolonialne, nie było powszechnej służby wojskowej, więc mogła wysłać najwyżej w pierwszym okresie wojny korpus ekspedycyjny, a na uruchomienie pełnych swoich zasobów, wprowadzenie powszechnej służby wojskowej, przeszkolenie potrzebowała cirka 2 lat. Wobec tego cały plan opierał się na tym, żeby Francję pokonać i wyłączyć z wojny, zanim Rosja zmobilizuje swoje wszystkie zasoby. No i wtedy oczywiście pokój. Anglia no to walczy do ostatniego żołnierza swoich sojuszników. Nie ma sojuszników, nie walczy. No a Rosja oczywiście no w takiej sytuacji frakcja proniemiecka na dworze carskim by się dorwała do głosu i Rosja wycofała. Zwłaszcza, że byłaby klauzula narodowość, powstanie narodowe by wybuchło. No i powstańcy Piłsudskiego idą. Zresztą szkolenie do tego się odbywało dość profesjonalnie i możecie w dziełach zebranych, pismach zebranych Piłsudskiego znaleźć taki tom, gdzie jest cykl jego wykładów na temat powstania w zaborze rosyjskim. Bardzo profesjonalnie było to wszystko wyłożone. Niemiecki plan był taki, że z 8 armii niemieckich, które można zmobilizować od razu, 7 miało być zrzuconych przeciwko Francji, a tylko 1 na wschodzie. No i oczywiście potencjał Austro-Węgier na wschodzie, ale no co była warta armia austro-węgierska, to kto nie wie, to nie przeczyta przygody dobrego wojaka Szwejka. Po prostu to była armia podminowana sprzecznościami narodowymi. Tam poza Austriakami to jeszcze tylko Węgrzy się chcieli bić, no i Polacy częściowo. A ani Serbowie, ani Chorwaci, ani Słowacy, ani Czesi nie mieli ochoty bić się z Rosją. Czesi byli w ogóle bardzo prorosyjsko nastawieni. Proszę was, zaczyna się wojna. 7 armii niemieckich maszeruje na Paryż. Tutaj jest tylko 1/8 armia. No i cały problem polega na tym, czy po pierwsze, czy uda się Piłsudskiemu wywołać powstanie, a po drugie, wzywano
do bojkotu mobilizacji rosyjskiej. Dlaczego to było ważne? Dlatego, że najszybciej, no, w ciągu 2 tygodni dosłownie, mogły się mobilizować te armie rosyjskie, które były oparte o rezerwistów z kongresówki, czyli Polaków. I one mogły od razu iść na front. Dmoszczycy, narodowcy mówili, żeby nie bojkotować tej mobilizacji, bo w szeregach rosyjskich będziemy walczyć z naszym głównym wrogiem, jakim są Niemcy. Odzewem na to wezwanie Dmowskiego, zresztą pierwszy to wezwanie na początku wojny złożył poseł Jaroński. Z Kielc właśnie. Występ w Dumie i jego poparcie. Tak, bo Dmowskiego akurat nie było w Petersburgu. Jaroński w imieniu całego koła polskiego złożył tą deklarację. Wielki książę Mikołaj Mikołajewicz, dowódca naczelny, bo wtedy nie car osobiście, tylko wielki książę, dowodził, wydał słynny list, odezwę do Polaków. No i proszę was, rezultat był taki, że po pierwsze Polacy nie zbojkotowali mobilizacji rosyjskiej, zgłaszali się do armii, to zostało bardzo szybko zmobilizowane. I dwie armie rosyjskie, proszę was, no, powstanie też nie wybuchło. W Kielcach strzelcy Piłsudskiego zastali zamknięte okiennice, no to stąd w pierwszej brygadzie jest ta taka zwrotka, nie chcemy już od was uznania, ni waszych serc, ni waszych kies, skończyły się dni kołatania do waszych serc, no i tam było, jechał was pies dosłownie, to tam później złagodzono w tej takiej wersji już. To biskup Łosiński się przeciwstawił. Biskup Łosiński wygłosił płomienne kazanie. Proboszczom zabronił popieranie. Tak, przeciwko socjałom Piłsudskiego. Choć Piłsudski już wtedy nie był socjalistą, ale wykorzystano tę jego przeszłość. No i nic z tego nie wyszło. Słynne opisał ojciec Lecha Sulimierskiego, stary Kielczanin, już dziś nie żyjący, że zwołano taki wiec na ratuszu w Kielcach, Piłsudczycy zwołali. No i narodowcy się też przygotowali do wiecu. No i narodowiec mówi do wówczas młodego oficera strzelców, późniejszego ministra Bernera. Mówi, no tak, mówi, proszę pana, wy tutaj, jak rosyjskie wojska przyjdą, to wy się wycofacie do Galicji, a co z nami tu będzie? My jesteśmy poddanymi cara. Berner mówi, daję panu słowo oficerskie, że noga żołnierza rosyjskiego tu więcej nie stanie. No narodowiec mówi, no pan kłamie. Berner dobywa szaubli, narodowiec wyciąga rewolwer, też był do dyskusji przygotowany. W tym momencie wpada wachmistrz, mówi, panie poruczniku, kozacy na rogatkach, trąbić wsiadanego, odwrót, co jest napisane. Zgadza się, później pojechali do Końskich, tam uwalili jeszcze też pomnik cara. Tak. No, tyle złajowali. Nic z tego nie wyszło, no później do Landwehry wcielili, powstała pierwsza, później druga brygada. Natomiast najważniejsza sprawa była taka, że Polacy nie zbojkotowali tej mobilizacji i dwie armie rosyjskie, złożone głównie z Polaków, z kongresówki i tych tak zwanych ziem zabranych, czyli zabór rosyjski tutaj, no, kamienieckie, Wołyń, Litwa oraz kozaków, bo kozacy to były takie siły szybkiego reagowania ówczesne, komandosi, wkroczyły do Prus Wschodnich. No i kozacy, jak to kozacy, szerokie dusze stepowe, zaczęli palić się majątki Junkrów pruskich. No wojenny, zatem musieliście go żyć, no brali te tam krowy, konie, rekwizycje wojenne. A to był matecznik Junkrów pruskich, którzy trzymali, kontrolowali Berlin. I w otoczeniu cesarza niemieckiego Wilhelma II powstał popłoch, że ta dzicz polsko-rosyjska zniszczy nasze gniazda rodowe. Taki popłoch, jak później, no, ten jest taki film niemiecki już o II wojnie światowej i Prusach Wschodnich, to tam już wtedy wkraczały wojska radzieckie.
No i też tam no, jeszcze ostrzej postępowały, ale to były inne czasy. W każdym razie ten film na podstawie wspomnień pani Marion Denhoff. Słynny film, no czekam aż w Polsce go pokażą. Więc analogiczny popłoch powstał wtedy w Berlinie, że ta dzicz słowiańska tutaj zniszczy to wszystko, cały dorobek pokoleń od czasów kultur tragerów krzyżackich. I zaczęli naciskać na cesarza Wilhelma, żeby jakieś oddziały, bo to dwie armie rosyjskie, a tu tylko jedna ósma armia niemiecka. Austriacy się tam Galicji trabasili, nie byli w stanie pomóc. Zresztą tam też była ofensywa rosyjska. W każdym razie, proszę was, cesarz Wilhelm, to jakby marksiści powiedzieli, bardziej poczuł się solidarny ze swoją klasą junkierską niż z narodem. I w decydującym momencie bitwy nad Marną, gdzie ważyły się losy Paryża i Francji, odwołał dwa doborowe korpusy armii niemieckiej, które szły na Paryż świeżo po zdobyciu twierdzy Namur, specjalnymi transportami kolejowymi przerzucił na front wschodni, osłabiające decydujące prawe skrzydło niemieckie, i to umożliwiło Francuzom wygranie bitwy nad Marną i powstrzymanie ofensywy niemieckiej. Ta dywizja zresztą tutaj doszła na front wschodni, już jak były te korpusy, przepraszam, to już były niepotrzebne, dlatego że na czele 8 armii stało dwóch wspaniałych sztabowców, Hindenburg i Ludendorff, i rozegrali bitwę pod Tannenbergiem, którą po mistrzowsku, którą propaganda niemiecka pokazywała jako rewanż za Grunwald. Tam Słowianie nas pokonali, a tuśmy się zrewanżowali też na Polakach i Rosjanach. I chodziło o to, że najpierw się zasłonił od armii Rennenkampfa, która szła od strony Jezior Mazurskich. Rennenkampf też niemiecki. Rosjanie. Jakoś bardzo nieudolnie działał, później go podejrzewali o zdradę, nie wiem na ile słusznie, w każdym razie na pewno działał nieudolnie. Hindenburg i Ludendorff się zasłonili od niego tylko jedną dywizją kawalerii, a całe siły 8 armii zwrócili przeciwko 2 armii rosyjskich pusta wschodnich, dowodzonej przez generała Samsonowa, i w bitwie pod Tannenbergiem, czyli pod Grunwaldem, niedaleko zniszczyli całkowicie armię Samsonowa. Samsonow popełnił zresztą samobójstwo. A potem rozbili armię Rennenkampfa. Jak przyszły te dwa korpusy, to już właściwie były niepotrzebne. Czyli małoduszność, można powiedzieć, cesarza Wilhelma II zaprzepaściła szansę wygrania wojny i akcja psychologiczno-informacyjna Dmowskiego i narodowców. I profesor Walter Recke, który był jednym z najwybitniejszych historyków niemieckich w okresie dwudziestolecia międzywojennego, bo warto to nazwisko pamiętać, Walter Recke. Książka nosi tytuł Sprawa Polska jako problem polityki europejskiej. Die Polische Frage als Problem Europäischer Politik. I on pisze w ogóle, że Dmowski jest odpowiedzialny za klęskę Niemiec w I wojnie światowej. A dlaczego tak pisze? Bo jak nie udało się wyłączenie z wojny Francji, to było już z rachunku sił. Wynikało, że mocarstwa centralne nie mogą wygrać wojny. To już była matematyka i ekonomia. I potencjał demograficzny i gospodarczy. Proszę was, i 9 września 14 roku szef Wielkiego Sztabu Generalnego Niemieckiego, generał Moltke, zaraportował cesarzowi.
Najjaśniejszy panie, przegraliśmy wojnę. No ale teraz ktoś zapyta, no to po co Niemcy jeszcze 4 lata z ogonem prowadziły wojnę, krwawiły takie wysiłki, no to no, Polacy by powiedzieli dla honoru, żeby z godnością, prawda, zakończyć wojnę i tak dalej. No ale to Niemcy są realistami, to na tej zasadzie można, jak my to można polnisze wirtrza wtrąbić, ale nie niemiecką strategię. No ja się domyślam dlaczego. A domyślam się na podstawie tego, co Niemcy robili. Otóż Niemcy chcieli na okres powojenny zorganizować wschód. Z Zachodem musieli przegrać. Już jak się nie udało wyeliminowanie Francji, było jasne, że jak już wkroczą pełne siły rosyjskie, to już Francji i Rosji się nie da pokonać, a jeszcze Anglia prędzej czy później wkroczy. No to już po ptokach, jak to mówią, klopki na policji. Ale wschód był otwarty. Trzeba coś z nim było zrobić. Wiadomo było, że tutaj problemy narodowe staną na wschodzie. I co robią Niemcy? Na zachodzie wojna pozycyjna, to wszystko zakrzepło. Czyli to jest wojna drugiej generacji, jak mówił nam pan doktor Brzeski. Natomiast na wschodzie się kotłowało. Po zwycięstwie pod Tannenbergiem i później nad jeziorami mazurskimi, Niemcy i Austro-Węgry robią ofensywę. W 15 roku właściwie zajmują całą kongresówkę. Austriacy odbijają Rosjanom całą pranie, całą granicę. Administrację tu przez 3 lata. Tak jest, oczywiście. I co robią Niemcy? Od 15 roku. Niemcy i Austriacy, bo południowa część kongresówki była pod administracją austriacką, to Kielce, a północna pod niemiecką, ale działali zgodnie. A on organizował wszystkie elementy przyszłego polskiego aparatu państwowego. Wszystkie. Organizują polskie szkoły. Już w listopadzie 15 roku, a w sierpniu dopiero kroczyli do Warszawy. W 15 roku odtwarzają, czy zakładają właściwie dwie polskie uczelnie. Uniwersytet Warszawski i Politechnikę Warszawską. Przedtem była tylko gubernialnie rosyjski, taki marny uniwersytet w Warszawie z językiem wykładowym rosyjskim i z kadrą rosyjską. Wnoski taki uniwersytet musiał kończyć. No i była szkoła inżynierska Wawelberga Rotwanda. A tu Niemcy robią Politechnikę Warszawską, Uniwersytet Warszawski jako polskie uczelnie. Robi to generał-gubernator Besseler. No właściwie Uniwersytet Warszawski powinien się nazywać imienia generał-gubernatora Besselera. Niemcy mogą powiedzieć, że to jest wielka niewdzięczność Polaków, że tego imienia nie nadali. Proszę was, tworzą administrację cywilną, łącznie z sądownictwem polskim, bo to było rosyjskie cały czas. No, nawet tworzą armię polską. W 16 roku, 5 listopada, akt dwóch cesarzy, niemieckiego i austro-węgierskiego, powołaniu Królestwa Polskiego, państwo polskie Niemcy nam tworzą. Ale chyba i pieniądz wprowadzili, markę. Pieniądz, tak, oczywiście. Wszystkie elementy państwa. Powołają tymczasową Radę Stanu, później zamienioną na Radę Regencyjną, czyli no, szefostwo państwa. Nawet Polnische Wehrmacht, czyli polskie siły zbrojne, do których wcielają legiony. No i tutaj właśnie Piłsudski mówi, nie, to już nie. Kryzys przysięgowy, ale niektórzy legioniści nie usłuchali komendanta i podjęli służbę w tych właśnie w tym Polnischen Wehrmacht. I to na ucho wam mogę powiedzieć, że właśnie jednym z tych, którzy podjęli służbę w Polnischen Wehrmacht, był późniejszy generał Grot Rowecki. Informację dostałem od pułkownika Czachowskiego. To nie jest informacja, którą by Piłsudczycy nagłaśniali,
ale pułkownik Czachowski zwrócił mi uwagę, że Rowecki, chociaż był w pierwszej kompanii kadrowej i w Legionach, więc mu się należał albo medal niepodległości, albo krzyż niepodległości, nie dostał. Tylko podjął służbę w Polisie Wehrmacht. Awansował o jeden szczebelek, bo zaliczano te awanse jak najbardziej później w Polsce Niepodległej, ale tego znaku rozpoznawczego obozu piłsudczyków nie uzyskał. Dzięki temu, jak była akcja antysanacyjna rządu Sikorskiego w czasie II wojny światowej i czystki antysanacyjne, to Rowecki był strawny, bo on był tak na marginesie. No, piłsudczycy go cenili jako fachowca i oczywiście awansował. Został zresztą w 1939 roku dowódcą tej warszawskiej brygady pancerno-motorowej, ale tego bardzo cenionego w obozie piłsudskiego odznaczenia nie miał. No więc to już jakiś, można powiedzieć, był na marginesie piłsudczyków, więc był strawny dla obu stron. Proszę Was, cały okres właśnie już okupacji niemiecko-austro-węgierskiej to było tworzenie aparatu państwowego. Oczywiście obsadzano to ludźmi o nastawieniu proniemieckim, bo to jest oczywista sprawa, że wrogami się nie obsadza takich rzeczy, tylko przyjaciółmi. Ponieważ, proszę Was, na wschodzie ludność żydowska w zdecydowanej większości była antyrosyjska, więc popierała mocarstwa centralne, no to siłą rzeczy Żydzi byli bardzo cenieni tutaj. I na przykład jeśli chodzi o wywiad austro-węgierski, a sądzę, że w niemieckim było podobnie, w wywiadzie austro-węgierskim, którego wykazy agentów opublikował Świętek w swojej książce Lodowa ściana, bo dotarł do nich. Dlaczego? Dlatego mógł dotrzeć, bo żadne z obecnie istniejących państw nie kontynuuje tradycji Austro-Węgier. Obecna Austria to jest tylko działka przyzagrodowa Habsburgów, z której właścicieli wypędzono i całkowicie zerwali z tymi tradycjami, nawet Habsburgom nie wolno przebywać na terenie Republiki Austriackiej. Czyli wykazy agentów wywiadu austro-węgierskiego to dla obecnych władz austriackich nie nasz cyrk, nie nasze małpy. I polski historyk do tego mógł dotrzeć. No to słuchajcie, on to podaje, tam są prawie wyłącznie żydowskie imiona i nazwiska, bo w tamtych czasach w Rosji nie wolno było sobie zmieniać nazwisk. Czyli one były w stanie rodzimym. No to jest oczywista sprawa, no bo Rosja była jedynym w owym czasie mocarstwem, które prześladowało Żydów, były prawne ograniczenia w aparacie państwowym, Żydzi nie mogli mieć żadnych stanowisk kierowniczych. No w wojsku to tam, nie wiem, się do starszego szeregowca tylko mogli awansować. Już nie jestem pewien, czy pod oficerami mogli być. No, oficerami na pewno nie. No i co jakiś czas tam policja inspirowała pogromy ludności żydowskiej. Była linia osiedlenia poza dawne granice Rzeczypospolitej, poza którymi nie wolno się było Żydom osiedlać, z wyjątkiem przypadków, kiedy specjalnego zezwolenia udzielano. No to jasna sprawa, że ludność żydowska była przeciwko Rosji. Nie mogła sympatyzować z Antantą, popierała państwa centralne, gdzie już na Austro-Węgrzech to żadnych nie było, nie tylko prześladowań, ale żadnych ograniczeń. No Żydzi mogli być nawet ministrami w rządzie, w Wiedniu, w wojsku kariery robić. No, na przykład był ten słynny feldkurat Katz, którego opisuje w Szwajku. No to macie przykład, jak karierę nawet duchowną mógł takowy robić. No i jak on traktował religię, kochani? Postać feldkurata Katza, no to już właściwie był nie Żyd, tylko to już był katolik, ochrzczony,
ale jak on traktował religię, to wiecie, to jest w karykaturalnej formie duża część posoborowego duchowieństwa, niestety. Odsyłam do lektury Szwejka, zwłaszcza analizy tej postaci. W gruncie rzeczy to jest sympatyczna postać, to nawet bardzo sympatyczna, nawet jego stosunek do religii jest, powiedziałbym, bardzo specyficzny, taki prekursor z Watykanu sekundum w karykaturalnej oczywiście formie. Pewnych elementów tego, co się w Kościele dzieje po Watykanu sekundum, może tak dokładnie należałoby powiedzieć. Proszę was, dla żołnierzy był bardzo dobry, to najlepszy okres w służbie wojskowej Szwejka, to wtedy jak był ordynansem feldkurata Katza. Proszę was, co najciekawsze było, to co się stało w momencie załamania państw centralnych. Jeszcze przed zawieszeniem broni do Magdeburga przyjeżdża pan Kessler, już jako przedstawiciel nowego rządu i prowadzi rokowania z Piłsudskim i Sosnkowskim, głównie z Piłsudskim, był główną osobą, dotyczące zwolnienia go z więzienia. No, jak twierdzi Jędrzej Giertych w swojej monografii o Piłsudskim, to Piłsudski musiał dać słowo, że słowo honoru, że nie sięgnie po ziemię zaboru pruskiego. Ale Piłsudski był sprytny i się zastrzegł. No chyba, że dostaniemy to jako prezent od Entanty, to nie będę mógł odmówić. I dlatego przytacza Giertych sporo wypowiedzi w Polsce niepodległej, na uroczystościach w Poznaniu, na uroczystościach na Śląsku. Ciągle używał sformułowania, no to dostaliśmy jako prezent od Entanty, no żeby pokazać, że jest człowiekiem honoru, ale po cichu oczywiście wspomagał. No przede wszystkim podstawową sprawą dla powstańców wielkopolskich był brak wyższej kadry wojskowej, bo Polacy w armii pruskiej, no to tak maksimum do stopnia kapitana awansowali i to rzadko. Zbrakowało oficerów wyższych, od majora wzwyż. No to Piłsudski wziął generała Dowbor-Muśnickiego i jego oficerów posłał tam. Zwłaszcza, że to byli oficerowie, którzy mieli doświadczenie w walkach z wojskiem niemieckim. W armii rosyjskiej zdobyli takowe. Mój ojciec właśnie został wtedy skierowany. Najpierw, jak powstała Polska Niepodległa, to został skierowany do organizowania tutaj w Ostrowi Mazowieckiej 33 pułku, który był na bazie PLW robiony i wszedł potem do 18 dywizji, ale potem został odwołany i skierowany do Poznania, żeby szkolił kadrę do tej szkoły podchorążych piechoty w Poznaniu. I z całą ekipą dowborczyków, także mój ojciec później został odznaczony odznaką powstańców wielkopolskich. Mam taki dyplom wielki. Te odznaki w teczce w archiwum rodzinnym. Więc bardzo dobrze oni się tam zresztą dogadali. Ci doborczycy z powstańcami wielkopolskimi, choć ci z rosyjskiego zaboru, a ci z pruskiego. No i skutki były bardzo dobre. Później Pomorze to wywalczył Dmowski na drodze dyplomatycznej w Wersalu. Bez jednego wystrzału, można powiedzieć, wyłącznie metodami wojny informacyjnej, psychologicznej. No a na Śląsku, jak wybuchło trzecie powstanie śląskie, które zadecydowało właściwie o losach, to po cichu tam przede wszystkim to robiła Polska Organizacja Wojskowa, czyli konspiracja wojskowa Piłsudskiego, a po drugie wielu żołnierzom armii regularnej dano nieoficjalny rozkaz. No, pułkownik Pluta Czachowski znowu
człowiek Piłsudskiego, bo z pierwszej kadrowej, z różnych strzeleckich. Mówi, dostałem rozkaz się rozmundurować, przebrać cywilne ubranie i poczuć się Ślązakiem i pójść na ochotnika do trzeci powstanie śląskie. No bo Piłsudski nie mógł złamać słowa honoru, więc to było wszystko oddolnie po cywilnemu. No tutaj, prawda, w wojsku go, w naszej jednostce tam wysłano na urlop, nie, przypłatny, bezpłatny, ale był urlopowany na rozkaz i walczył w Powstaniu Śląskim. Więc proszę Was, tu jeszcze warto jedną rzecz ciekawą powiedzieć. Mianowicie, jak się rozpadała armia rosyjska w 17 roku, jeszcze przed rewolucją bolszewicką, to w wojsku rosyjskim służyło od 500 do 700 tysięcy żołnierzy Polaków. To potężna siła. W obozach jenieckich w Rosji było jeszcze około 100 tysięcy Polaków żołnierzy z armii austriackiej. Wśród nich było 20 tysięcy oficerów. Wśród tych, no powiedzmy, no dodając tych jeńców, to 600 do 800 tysięcy. I wśród nich 20 tysięcy oficerów i aż 119 generałów. Więc koncepcja obozu narodowego była taka, żeby z nich utworzyć potężną armię polską, która po rozpadzie armii rosyjskiej, który się dokonywał, uderzyłaby od wschodu na Niemców i Austriaków jako armia sojusznicza. To by nam dało bardzo mocne podstawy w Wersalu na konferencji pokojowej. No ale tutaj niemieckie kanały wpływ zrobiły wszystko, żeby to storpedować. I faktycznie doszło tylko do utworzenia trzech korpusów. Jeden najliczniejszy, pierwszy korpus generała Dąbur-Muśnickiego liczył o 20 kilka tysięcy, tak gdzieś o niecałe 30 tysięcy. Zdobyli Bobrujsk, zdobyli tam olbrzymie składy broni, amunicji, wyposażenia, no między innymi te hełmy rosyjskie i ten hełm rosyjski, tylko z odkrutym bączkiem i namalowanym białym orłem. Mego ojca jest u mnie w domu, ratowany przez te wszystkie przeprowadzki, przez wojnę. Widać nawet taki kolor brązowy, jak miały rosyjskie hełmy, bo nasze miały inny kolor. To jest ten kój francuski. Drugi i trzeci korpus były tworzone na Ukrainie, tutaj na Kijowszczyźnie i w Odesie. Ale tamte te już liczyły tylko po kilka tysięcy. No i działy się rzeczy niesamowite. Dam Wam taki obrazek, który może jedni słyszeli, ale nie wszyscy, więc przypomnę go. Otóż opowiadał mi właśnie ktoś ze znajomych u pułkownika Pluty Czachowskiego. Oto też jest jeszcze ciekawostka. Wygląda mi na to, że w tym środowisku piłsudczykowskim wtyczek nie było. Dlatego, że te materiały z inwigilacji mojej osoby, które uważano, no, redakcja uznała, że to są moje donosy. No jakoś nie było w ogóle donosów na piłsudczyków. To ciekawostka. No nie wymieniają tam. Nic nie było. Przecież stałe stosunki utrzymywałem z pułkownikiem Czachowskim i tam byli różni ludzie, między innymi rotmistrz Mościcki, bratanek prezydenta, który jednak nie awansował, bo był w dwójce cały czas. To był dwójkarz na odcinku wschodnim. No i proszę Was, taką historię opowiedziano mi tam u pułkownika Czachowskiego. Pewien pan, który w 17 roku był młodym 16-letnim czy 17-letnim chłopcem, opisuje taką sytuację niedaleko Białej Cerkwi. To już tam ta Ukraina
środkowa, bliżej Kijowa. No w tym majątku stosunki między dworem a wsią były znakomite, takie patriarchalne. Nie było żadnych antagonizmów, ani klasowych, ani narodowych. No ale przyszła w 17 roku jaczejka bolszewicka. Jaczejka bolszewicka poszła oczywiście do popa, bo jakby oni zwoływali wiec, to nikt by nie przyszedł. Co to było? Nie wiadomo, co jacy bolszewicy. Poszli do popa, z naganem kazali mu zwołać do cerkwi całą wieś. No to pop bałamkał dzwonem, to już chłopki wiedzieli, że trzeba przyjść do cerkwi. Przyszli do cerkwi i z ambony bolszewicy powiedzieli tak, że wielki Lenin z rozkazu samego cara miłościwego, a car się w dziurmie, ale chłopie o tym nie wiedzieli, no skąd mieli wiedzieć takie rzeczy. Wtedy nie było telewizji, nawet cenzurowanej. Więc wielki Lenin z rozkazu cara miłościwego rozkazał powołać komitet włościański, dziedzica zamknąć, a później zarezać, a całą ziemię dworską rozparcelować, oddać chłopom. To był straszny szok, no ale jak sam car kazał. I on opisuje taką scenę, że ten komitet włościański przyszedł do jego ojca, uklękli, pocałowali go w rękę, mówią, że był dla nich ojcem i oni go kochają, ale car jest wyższym ojcem. No to oni muszą carską wolę wykonać, ale że był dobrym człowiekiem, to dają mu całą noc, żeby się przygotował na śmierć, wystawili przy nim wartę, ale przy synu warty nie było, więc no i pozwolili tam, no jak się przygotowywał na śmierć, to synowi jakieś dyspozycje musiał dać. No to ojciec mu powiedział, na ucho siadaj na konia, bo ciebie nie pilnuje, idź do Białej Cerkwi, tam się formuje szwadron ułamów trzeciego korpusu polskiego, bo to takie było wszędzie miszmasz, tu bolszewicy, tu peturowcy, tu Polacy, no jeszcze Skoropadzki wtedy, przepraszam. Jeszcze Skoropadzkiego nie było. Tylko bolszewicy, biali Rosjanie, polskie formujące się jednostki. No mówi, jakiś sprowadź ułanów. No syn siadł na konia, pojechał do Białej Cerkwi, sprowadził pluton ułanów. Ułani rozpędzili ten komitet włościański, ale mówią do jego ojca, proszę pana, no my nie możemy tu wszystkim polskim ziemianom dać obstawy, za mało nas jest, więc proponuję, żeby pan zabrał co najcenniejsze i z nami do Białej Cerkwi jechał. No i ojciec tak zrobił. Ja muszę powiedzieć, jak mi to opowiedzieli, myślę sobie, no to może być fantazja literacka. I dopiero jak poznałem profesora Leszczaka w Kielcach, to mówię mu, słuchaj Olek, ty jesteś prawosławnym Ukraińcem, to ty mi zweryfikuj, no znasz duszę swojego ludu, narodu, to zweryfikuj mi, czy to jest możliwe, że coś takiego się stało. On wysłuchaj, mówi, ależ oczywiście, dla mnie to jest oczywiste, że tak musiało być, no taka jest dusza naszego ludu. Oni ojca kochali, ale cara bardziej, no to jak siła wyższa, nie ma rady, a ułanom się też nie przeciwstawiali, no bo jak przyszła jeszcze wyższa siła i uwolniła ich od tego niemiłego obowiązku zarezania dziedzica, to się mogli nawet cieszyć z tego. Więc podaję od razu weryfikację tej informacji. Więc tak, tak to słuchajcie, tam wtedy było na tych Kresach Wschodnich. No i proszę was, przysłano Piłsudskiego z Magdeburga zaraz do Warszawy specjalnym pociągiem pod... Jeden wagon chyba nawet tylko był. Tak, tak, to właściwie to trudno to nazwać pociągiem, zestaw, był lokomotywa i wagon. I tam jechał z nim rotmistrz von Gulpen, który był oficerem wywiadu niemieckiego. I on tam otwierał trasę, bo to już były zaburzenia na kolei i dojechał z nim do Warszawy. Tam już na niego czekano i kochani, Rada Regencyjna przekazała władzę
Piłsudskiemu wraz z całym dobrodziejstwem inwentarza, to znaczy z tym aparatem władzy, przesyconym, no co to przesyconym, no organizowanym na bazie agentury niemieckiej, no już nazwijmy to po prostu. Ale jeszcze chyba był i oddział niemiecki. No tak, nie, no jeszcze były wojska niemieckie oczywiście, które później rozbrajano oczywiście stopniowo, dzięki temu, że wybuchła rewolucja i ci już chcieli wracać do domu, bo już nie mieli się, no nie mieli motywacji, żeby jeszcze tutaj się bić, to się dawali rozbrajać bardzo łatwo, no to opisywałem wam tę całą historię przed dworcem w Warszawie. No i proszę was, na zakończenie wam przeczytam coś, co no chyba ustami Piłsudskiego najlepiej scharakteryzuje sytuację. Ja trochę to uważam za testament Piłsudskiego. Otóż już po zamachu majowym, jak właściwie marszałek Piłsudski i jego obóz przejęli władzę, to 7 sierpnia 1927 roku na zjeździe legionistów w Kaliszu, w moim rodzinnym mieście, Piłsudski tak powiedział do swoich ludzi. Gdy, proszę państwa, w roku 1918 po przyjeździe z Magdeburga stanąłem do pracy państwowej polskiej, gdy w tym samym mundurze, w którym tu przemawiam, reprezentowałem Polskę i formowałem wojsko już polskie, miałem wgląd w sprawy świata nieco głębszy niż poprzednio i mogę panu zapewnić, że agentury państwowe, które się o polską skórę targowały i które się o nie układały według własnej woli, miały głębsze znaczenie, silniejsze i pewniejsze niż wszystko, co agenturą nie było. Widziałem starania ustawicznie i stale idące bez ustanków w jednym i tym samym kierunku, aby agentury obce, płatne były możliwie na górze państwa. Szły one krok w krok obok mnie jako naczelnika państwa, szukając wytworzenia kilku rzędów w Polsce, obok rządów stojących przy mnie, rządów agentów stojących poza mną. Widziałem uśmiechy reprezentantów obcych państw, gdy śmiało w oczy mi patrząc mogli powiedzieć, że moje zamiary mogą być zniszczone zupełnie nie przez kogo innego, jak przez polskich agentów. Widziałem to, proszę państwa, i nieraz uciekałem ze swymi zamiarami do odległego pokoju, aby sekretów państwa nie wydać na rozszarpanie obcym. Uciekałem nieraz od moich najbliższych pomocników, dlatego aby moje prawdy i moje zamiary nie były wydane na łup kogokolwiek bądź, byle był cudzoziemcem. Nigdy nie byłem pewien, że gdy piszę rozkaz, nie będzie on czytany prędzej w biurach wszystkich obcych państw niż przez moich podwładnych. Nie byłem nigdy pewny, czy taki lub inny mój zamiar polityczny nie będzie natychmiast skontrolowany przez agentury obcych państw z taką siłą i pewnością, że musiałbym się go wyrzec. No i na zakończenie tego przemówienia Piłsudski mówi tak. Lecz zwycięstwa nad agenturami nie odnieśliśmy wcale. Agentury jak jakieś przekleństwo idą dalej bok w bok i krok w krok. Moi panowie, gdy wziąłem za temat tę prawdę, wybrałem ją rozmyślnie i nie dlaczego innego, jak dlatego, aby kropkę nad nim postawić. Aby nie było powiedziane, że my musimy menażować prawdę agentury. Polskę być może czekają i ciężkie przeżycia. Podczas kryzysów, powtarzam, strzeżcie się agentur. Idźcie swoją drogą, służąc jedynie Polsce, miłując tylko Polskę i nienawidząc tych, co służą obcym. Koniec cytatu. To jest testament Piłsudskiego, według mnie dzisiaj jeszcze bardziej aktualny niż przed wojną. Ale mu tu chodzi nie o agentury państwa polskiego, na których się teraz urządza polowania, tylko obce agentury, na których nikt w Polsce w tej chwili nie poluje. No i słuchajcie, a o kogo tu chodziło Piłsudskiemu? No słuchajcie, weźcie pod uwagę, że przy rozbudowie organizacji wolnomularskiej w Polsce istotną rolę odegrał
Tomasini, bądź co bądź poseł obcego państwa oraz członek misji wojskowej obcego państwa major Giuseppe Stabile. A przy tym wolnomularstwo było organizacją międzynarodową, której wielu członków było właśnie najbliższymi współpracownikami Piłsudskiego. No, pomagali mu przecież w zamachu majowym. A to jest rok po zamachu. Łatwo można zrozumieć, jak niemiłe wrażenie zrobić mogło na wolnomularzach cytowane wyżej przemówienie. Nie można też było lekceważyć tego rodzaju ostrych sformułowań Piłsudskiego, gdyż jego obóz zaczynał coraz bardziej dokręcać śrubę. Prowadziło to do coraz ostrzejszych starć z opozycją, które przybrały na sile po wyborach do Sejmu w 1928 roku, kiedy obóz Piłsudskiego starał się masonów z list eliminować. No, stronnikom rządu przyniosły wyniki skromne. No, później była ta cała awantura z wprowadzaniem policji do Sejmu, co opisuje Sławoj Składkowski. To znana historia jest. No, ale tutaj jeszcze dodam, że o ile w pierwszym rządzie pomajowym na 11 ministrów było na pewno 5 masonów, a prawdopodobnie jeszcze 6 według profesora Hasa, czyli większość. No i premierem rządu był profesor Bartel, też mason regularny. No to proszę was, możemy zrozumieć, o co tutaj chodzi Piłsudskiemu. Penetracja w ogóle obcych agentur, tak, wywiadowczych nawet zwyczajnych i agentów wpływu szła w dużej mierze przez te kanały masońskie. Masoneria zaczęła się odbudowywać w Polsce już przed I wojną światową. Już coraz większe zainteresowanie było Polską. No i proszę was, jak twierdzi Lex Ulimierski Zakonu Kawalerów Maltańskich, to właśnie Zakon Kawalerów Maltańskich przekonał Piłsudskiego do walki z masonerią i była nawet wizyta wielkiego mistrza Zakonu Kawalerów Maltańskich i tam wielchuszki zakonnej. Nadano Piłsudskiemu godność honorowego baliwa zakonu i Mościckiemu również. Wtedy już Piłsudski od strony kanonicznej był ok, bo miał już ślub kościelny ze swoją żoną. Wszystko było w porządku. No i proszę was, witamy. No i proszę was, sytuacja była taka, że pokazał mi zdjęcie z wizyty. Stoją Mościcki, Piłsudski, jeszcze tam coś widzę. Wierchuszka zakonna. To w jednej z książek jest. Można by prosić Lecha, żeby nam zrobił kserokopię z tego zdjęcia i z tych odpowiednich stron z tej książki. To byśmy też mogli pokazać ewentualnie na stronie internetowej. To jest ciekawa historia. Bo nasi historycy o tym milczą, a w ogóle o walce Piłsudskiego z masonerią, to tutaj tylko u mnie w tajemnicach mafii politycznych. No i profesor Hass o tym też wspominał w swoich opracowaniach. Proszę was, wtedy Piłsudski kazał wszystkim swoim ludziom występować z masonerii, bo przedtem pozwolił wstępować, tylko mieli meldować wyznaczonym oficerom wujki o tym. Myślał, że spenetruje masonerię, będzie nią tak sterował. No, okazało się, że masoneria jest bardzo trudno sterowalna, a właściwie z zewnątrz w ogóle nie sterowalna. No, proszę was, oczywiście oficerowie występowali, ale co najciekawsze, to zagrywka generała Tokarzewskiego, później pierwszego szefa konspiracji SZP, potem ZWZ. Otóż Tokarzewski, który był jednym z najbliższych współpracowników marszałka, też oczywiście z pierwszej kadrowej, parasolnik,
po zamachu majowym został szefem biura kadr w Ministerstwie Spraw Wojskowych. No to wyobrażacie sobie, jak zaufany to musiał być człowiek. Bo koncepcja Piłsudskiego była taka, żeby trzonem aparatu państwowego byli wojskowi po prostu. I proszę was, Tokarzewski, jak marszałek rozkazał występować z róż, no to wystąpił z masonerii regularnej, zameldował, ale jeszcze oprócz tego należał do tych mopsic, czyli te prawa człowieka, Jasdrzajme, jak to po francusku się ładnie nazywa, to była masoneria nieregularna, bo przyjmowała kobiety. Regularnie się kobiet nie przyjmuje. Masoneria krytykuje Kościół katolicki, że kobiet nie wyświęca na kapłanów, a sama w ogóle nie przyjmuje nawet na zwykłych członków. Można powiedzieć, Kościół Karkowi przygania sam jeszcze bardziej smoli na tym odcinku. No ale te nieregularne loże prawa człowieka, no już wiemy skąd się bierze ta cała historia, przyjmowała, to jest nieregularna masoneria, no i Kraszewski upowszechnił właśnie taką informację, że przy przyjmowaniu do tych lóż stoi tam posążek mopsa i na rozkaz trzeba pocałować tego mopsa pod ogon. Zapominałem i nie spytałem profesora Hasa, ile w tym prawdy, bo zawsze byśmy mieli ciekawsze tematy. Omawianie, to słuchajcie, też jest zabawna historia. I pensyki mianowały mnie TW i Hasa TW. No to jest dla mnie oczywista sprawa, że po prostu w mieszkaniu profesora Hasa był podsłuch mieszkaniowy. I te dane z podsłuchu, zgodnie z tym, co czytałem wam z tego, rozparcelowali, jedne dawali do mojej teczki, drugie do profesora Hasa. No więc proszę was, tutaj właśnie, no nie zapytałem go, jak z tymi mopsicami jest, ale moim dzieciom, jak właśnie kiedyś tam robiłem na ten temat takie lekcje dla dzieci, to nie zaznaczyłem, że to posążek mopsa i one myślały, że żywy mops. To dziś pamiętam. Lekcje dla dzieci, bajki na dobranoc. Słuchajcie, i co tam była historia, kiedyś już tam mój starszy syn był już dorosły i coś tam rozmawiam i padło słowo, że posążek mopsa, mój tato, myśmy myśleli, że żywy mops tam, to jak ty możesz nas tak wprowadzać? Ja mówię, no dla mnie to było oczywiste, że to posążek. No. Okazuje się, że nie wszystko jest oczywiste, to co dla prelegenta nie musi być oczywiste dla słuchacza. Więc no, bardzo przeprosiłem dzieci za niezamierzoną dezinformację. W każdym razie, proszę was, Tokarzewski z tych mopsic nie wystąpił. No ale oczywiście dwójka to wyleszyła. I Tokarzewski popadł w niełaskę. No i proszę, dostał, jak to się mówi, kopniaka w górę. Z dowódcy 25. Dywizji w Kaliszu poszedł na dowódcę okręgu korpusu. To było stanowisko czysto administracyjne. On się logistyką zajmował, sprawami tam personalnymi. W Lwowie był, zresztą z Lwowa no później do Torunia przerzucili. No i słuchajcie, tutaj też ciekawa rzecz, którą powiem, bo niektórzy już to słyszeli, ale nie wszyscy słyszeli, to przypomnę to. Otóż wtedy ja zrozumiałem, jak się o tym dowiedziałem, zrozumiałem pewien znowu fragment z biografii mego ojca. Mianowicie w przedwojennej armii po 26 roku się toczyła walka między obozem katolickim i obozem masońskim. Przy czym obóz katolicki od końca lat 20. miał poparcie marszałka. No i obóz masoński był reprezentowany przez generała Fabrycego, wiceministra spraw wojskowych. To był regularny mason. Bo prawdopodobnie wystąpił tam formalnie z masonerii,
Ale jego żona była bardzo czynna na tym odcinku feministycznym. No i proszę was, wiem z opowiadań mojej matki, że pani generała ministrowa Fabrycowa walczyła o to, żeby do szkół prowadzonych przez rodziny wojskowe wprowadzić uświadomienie seksualne, jako przygotowanie do życia w rodzinie, religię usunąć i takie różne rzeczy, co teraz. Tak, 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 to nic nowego, to już w 30 latach pani Fabrycowa walczyła. No, marszałek nie mógł jej wydawać rozkazów. Jeżeli Fabrycy formalnie wystąpił z masonerii, to był formalnie korekt, ale no, był wiceminister spraw wojskowych, to było też raczej administracyjne stanowisko, choć bardzo wysokie. No i mama opowiada, że miało się odbyć decydujące zebranie rodziny wojskowej z głosowaniem, bo była demokracja. I na to do Bydgoszczy przyjechała pani generała ministrowa. I używała argumentów, których by się nie powstydził pan Muszyński. Jak któraś z pań jej się przeciwstawiała, to Fabrycowa pięścią w stół i mówi, a ja spowoduję, że mój mąż usunie pani męża z wojska. Takie były argumenty demokratyczne u tej obrończyni demokracji, etc., etc., w rozumieniu masońskim. No, mama działała w porozumieniu z biskupem polowym Wojska Polskiego Karliną. No ja już teraz wiem, że Gawlina był w porozumieniu z marszałkiem, zresztą on był służbistą z zaboru pruskiego, Ślązak, i opowiadał mi pan Rozmysłowicz, siostrzeniec generała Olszyny Wilczyńskiego, że jak podpadł Piłsudskiemu biskup polowy Gal, to Piłsudski załatwił w Watykanie po półtora roku zdjęcie Gala, decyzją Stolicy Apostolskiej, Konkordat, no i powołano Gawlinę, który się zameldował. Późniejszy biskup tutaj dla Polonii. Tak, 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 arcybiskup on nawansował nawet. Więc biskup Gawlina, który wiedział, gdzie jest realny ośrodek władzy, zameldował się nie w Ministerstwie Spraw Wojskowych, któremu formalnie podlegał, tylko u Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych, marszałka Piłsudskiego. I proszę was, Piłsudski mówi krótko. Biskup, nie ma się szwendać po Ministerstwie Spraw Wojskowych, bo niczego tam nie zgubił. Jak będzie miał coś do załatwienia, to tu do mnie, do dyrektora dawnego gabinetu pułkownika Sokołowskiego się proszę zwracać. Gawlina się odnajdował, bardzo służbisty, ale w tym czasie właśnie marszałek Piłsudski wojował już z masonerią. No i nie dziwiło mnie, że za tę walkę przeciwko pani Fabrycowej, masonizacji szkół rodziny wojskowych, moja mama dostała taką wielką fotografię biskupa z podziękowaniem, to mam w archiwach rodzinnych, też warto to sfotografować z komentarzem. Ale jak przyszło do głosowania w rodzinie wojskowej w obecności pani ministrowej generałowej, to mama mówi, że żony oficerów były podzielone. I gdyby nie to, że żony podoficerów miały takie same prawa głosowania, to pewnie Fabrycowa by wygrała. Mama wygrała dzięki poparciu wszystkich żon podoficerów. Wszystkie były po stronie mojej mamy, a żony oficerów podzielone, no już nie wiem w jakich procentach, ale niewykluczone. Mama mówiła, że jakby same żony oficerów głosowały, to Fabrycowa by wygrała. Mama dostała później to podziękowanie. Marszałek Piłsudski mojego ojca wezwał na ostatnią grę wojenną w Wilnie w 1934 roku, wyróżnił jego i Maczka, później mój ojciec poszedł. Na zastępcę Tokarzewskiego
do 25 dywizji w Kaliszu. No ja tak mam takie przypuszczenia, że do pilnowania masona został wyznaczony jako homokatolikus, bo marszałek znał się na sprawach polityki personalnej, w ogóle znał się na ludziach bezbłędnie. Niestety pan Roman Dmowski na ludziach się dużo słabiej znał. Piętą Achillesową Dmowskiego była słaba znajomość ludzi i brak wywiadu i kontrwywiadu. No to on tylko dobry miał wywiad dyplomatyczny i analitykę. Robił analizy wspaniałe, strategiczne. Ale wywiad to już była domena Piłsudskiego. Najlepszy dowód postaci Andrzeja Giertycha w obozie narodowym. W każdym razie, proszę was, to Karzewski poszedł na bok, jak zorganizował później Służbę Zwycięstw Polski, której centralę obsadził paniami Mopsicami z już praw człowieka, o czym wiedział Gestapo. Ja już dalej nie chcę patroszyć tego tematu, bo jest to przykry temat. W każdym razie rząd polski na emigracji nie życzył sobie Tokarzewskiego i władze polskie, wtedy jeszcze nie w Londynie, tylko w Paryżu, a potem w Angers, we Francji, dokonały zmiany, powołały do życia Związek Walki Zbrojnej w miejsce SZP i na miejsce Tokarzewskiego, formalnie początkowo dowódcą ZWZ-u został generał Sosnkowski, a faktycznie dowództwo ZWZ-u tutaj pod okupacją niemiecką powierzono Grotowi Roweckiemu, który był strawny dla Sikorszczyków i podpadł Piłsudczykom przed wojną. No a Tokarzewskiego wysłano pod okupację sowiecką. Słuchajcie, no to już było prawie na odstrzał wysłanie go. Dlaczego? Dlatego, że Tokarzewski był długi czas dowódcą okręgu korpusu we Lwowie. No, występował tam oficjalnie, był znany wszystkim, nawet baciarom lwowskim. Nie mówiąc już o lwowskich komunistach, a było ich tam trochę. No to proszę was, Tokarzewski został bardzo szybko aresztowany przez władze radzieckie. Ale jak twierdzą historycy, nie rozpoznali kto to jest, bo go nie we Lwowie aresztowali, tylko tam zaraz po przekroczeniu granicy. No jakoś zachował życie, choć był aresztowany i później z armią Andersa poszedł na wschód. Bo trzeba powiedzieć, że najgorszy los był nie tych aresztowanych, tylko internowanych oficerów. Natomiast ci, którzy byli aresztowani, a to Tokarzewski, Anders i jeszcze pewna ilość innych, Osjanowicz słynny, ci przeżyli. Skazywali ich nieraz na jakieś tam wyroki, łagru, ciurmy, ale nie na karę śmierci. A tutaj bez wyroku mordowano. Więc proszę was, tak te sprawy wyglądały. Właściwie można powiedzieć, że niemieckie agentury przez cały okres dwudziestolecia międzywojennego w Polsce miały potężne wpływy. No, w okresie okupacji przez 3 lata cały teren Polski był pod okupacją niemiecką w czasie II wojny. To jeszcze się to umocniło wszystko i Ruscy weszli na zaminowany teren. Niemieccy agenci oczywiście podejmowali współpracę z władzami radzieckimi, często się legitymowali komunistycznymi papierami, wszystko było ok. Ale słuchajcie, można tutaj jeszcze powiedzieć, że w polskim obozie narodowym rozwinęła się bardzo głęboka myśl polityczna. Otóż polityczna i nawet naukowa. Otóż narodowcy z obozu Dmowskiego mieli duże wpływy w środowisku profesorskim. I tutaj wymienię dwóch wybitnych, no trzech co najmniej, wybitnych profesorów. Jeden to jest
Stanisław Grabski. Który był najpierw socjalistą z PPS-em związanym, potem przeszedł do obozu narodowego. W latach 20. był nawet prezesem Związku Ludowo-Narodowego, taką nazwę brało Stronnictwo Demokratyczno-Narodowe. No i przede wszystkim był profesorem ekonomii i socjologii na Uniwersytecie Jana Kazimierza. Pan Bogdanowicz był jego asystentem przed wojną. Skończył Grabski karierę jako zastępca szefa Krajowej Rady Narodowej, czyli zastępca Bieruta, i swoimi interwencjami uratował życie wielu narodowcom. Między innymi, proszę was, jednemu z wyższych oficerów Narodowych Sił Zbrojnych, Mirosławowi Ostromęckiemu, uratował. Bo jego był skazany na karę śmierci. Jego żona dotarła do kardynała Sapiechy. Kardynał Sapiecha do Stanisława Grabskiego i wyjednał zamianę kary śmierci na dożywocie. No i w 1956 roku amnestia. Mirosław Ostromęcki wyszedł z więzienia i nawet dostał posadę dyrektora Winko w Paksie Piaseckim. To jest jeden. Drugi wybitny naukowiec, którego tu trzeba wymienić, to profesor Roman Rybarski. Też ekonomista i socjolog. Roman Rybarski, zamordowany w Oświęcimiu. I ekonomista Stanisław Głąbiński, też profesor Uniwersytetu Lwowskiego i w 30 latach prezes Stronnictwa Narodowego. Głąbiński. Otóż Stanisław Głąbiński był w Lwowie, był profesorem i przez pewien czas był nawet ministrem skarbu Austro-Węgier w Wiedniu. Więc był i teoretykiem, i praktykiem wybitnym. Natomiast publicystów, czy powiedzmy takich teoretyków myśli narodowej, trzeba tu wymienić przede wszystkim Jędrzeja Giertycha. Jędrzej Giertych. Giertych. No, tragizm losów Polski. O wyjście z kryzysu to podstawowe jego najważniejsze dwa dzieła teoretyczne przed wojną. Tragizm na Wolszowskim też duża księga. Ale no później, już jak był na emigracji, to napisał masę książek. Monografię Piłsudskiego, monografię Dmowskiego, monografię Jana Amosa Komeńskiego, tego prekursora masonerii. Poza tym napisał broszurę Nacjonalizm Chrześcijański, bardzo ciekawą, zaraz po wojnie. No i jeszcze jednego wybitnego pisarza i działacza, mianowicie Adama Domoszyńskiego. No, Niemcy, Polska, taka jest książka. No. A te Rulickie, Balickie? Teraz o kościele, tradycji, kościoła w Polsce. Dobaszyński przede wszystkim, słuchajcie, jest autorem dwóch bardzo istotnych
książek. Mianowicie jedna to jest Gospodarka Narodowa. Tam jest program, który łączy sprawy i społeczne, i narodowe, czyli socjalne i nacjonalne. Pewne elementy do dziś są aktualne, przede wszystkim walka z lichwą. Stawia zasadniczo w oparciu o dzieła świętego Tomasza Zakwinu problem walki z lichwą. Teraz to jest bardziej aktualne, jak nawet wtedy było, a co najmniej równie aktualne. No i szereg jego dzieł pisanych już na emigracji. On był w Armii Polskiej na Zachodzie i później niestety pod koniec grudnia 1946 roku przyjechał do Polski. Pół roku mu pozwolili chodzić, ponamierzali wszystkie jego kontakty, aresztowali jego i wszystkich ludzi, którzy z nimi się kontaktowali, między innymi pan Leon Milecki był też za to aresztowany i wyrok dostał. W każdym razie to jest przykład, co to znaczy człowiek spalony. Jeżeli ktoś jest spalony, to się w konspirację nie powinien bawić. No zresztą można powiedzieć, że te 14 tomów moich w IPN-ie też jest tego dowodem. No to po prostu świadczy o tym, o inwigilacji mojej osoby i paleniu takich ludzi, z którymi się stykali. Dlatego ja przede wszystkim przed znajomymi nie ukrywałem swojej przeszłości, żeby się liczyli z tym, że mogę być inwigilowany. No i poza nielicznymi konspiracyjnymi ligowymi kontaktami starałem się działać jawnie, legalnie, dlatego poszedłem w tę robotę infiltracyjną w PZPR-ze, w MSW, w wojsku i tak dalej. To jest jedna sprawa. No do Moszyńskiego skazano na karę śmierci i zamordowano. Jest bardzo ciekawy materiał, taka gruba kniga, stenogram procesu do Moszyńskiego. Przesłuchiwali tam przeróżnych ludzi, między innymi szefa kontrwywiadu AK Okręgu Warszawskiego, pseudonim Mocarz. Bardzo ciekawe rzeczy tam są, proszę was. I jeśli chodzi o tych ludzi, to są główni przedstawiciele tam już tego młodszego pokolenia narodowców. Dąski umarł w 1939 roku. Natomiast, proszę was, Myśl Narodowa Polska stała się jedną z podstaw naukowego nacjonalizmu. I tutaj, ja już może tu skorzystam, żeby już nowej tej nie zaczynać. Proszę sobie zanotować. Źródła naukowego nacjonalizmu. Pierwsze źródło, któreśmy tu dziś sobie omówili szczegółowo, Myśl Narodowa Polska. Moskiego do Doboszyńskiego. Dlaczego nie wymieniam współczesnych? Profesora Giertycha czy Romana Giertycha, bo oni nic nie wnieśli oryginalnego. Oni tylko przeżuwają to, co tamci stworzyli. Przecież jak ja się dowiedziałem o treści szkolenia Młodzieży Wszechpolskiej, tej obecnej, czy w Lidze Polskich Rodzin, to jest tylko przeżuwanie tego, co prekursorzy stworzyli. Oglądałem zresztą te programy Akademii Orła. Nic
żadnej próby unowocześnienia tego, żadnej próby wniesienia do tego jakiegoś oryginalnego, własnego wkładu. Więc ja dlatego tu mówię o tych twórcach tej myśli narodowej, a nie odtwórca. Odtwórca to jest tak czytelnik, co przeczytał i powtarza. Druga sprawa, które jeszcze w przedwojennym polskim ruchu narodowym nie było, a po raz pierwszy myśmy to wprowadzili do Ligi Narodowo-Demokratycznej, to jest nauka porównawcza o cywilizacjach Konecznego. Konecznego przed wojną polski obóz narodowy w ogóle nie wykorzystywał. Mimo że te podstawowe dzieła Konecznego wychodziły już przed wojną. Przecież polskie logo Sietos to są lata 20. O wielości cywilizacji to jest 35 rok. Rozwój moralności, który jest kontynuacją o wielości cywilizacji, to jest 38 rok. Jedynie Jędrzej Giertek w swojej książce o wyjście z kryzysu wspomina, że takie coś istnieje. Po wojnie myśmy to wprowadzili jako podstawę doktrynalną i to był wielki krok naprzód w rozwoju myśli narodowej w kierunku naukowego nacjonalizmu, o czym w ogóle w tym referacie pana Muszyńskiego ani słowa nie było. To jest w moim biogramie, to jest w haśle Wikipedii Liga Narodowo-Demokratyczna. A w tym referacie nie było chyba, tak? Zgadza się? Czy wspominał coś o tym? Nie. Nie było. No właśnie, jego interesowały tylko informacje policyjne. Kto z kim, gdzie, kiedy i tak dalej. No i preambuła o antykomunizmie, które było, no powiedzmy, można powiedzieć tylko preambułą, a nie istotą naszego programu. No bo jak ktoś ma jako program antykomunizm, to w momencie zniknięcia komunizmu traci rację bytu. Program wyparowuje. No, chyba że ktoś teraz pajacuje i walczy z nieistniejącym komunizmem. Wyparowuje nowy komunizm. No ale to są małpiady, a nie działalność polityczna. Chociaż ludzie usiłują robić kariery na tych małpiadach. Trzecia sprawa, bardzo istotna, to jest, proszę was, nauka społeczna Kościoła katolickiego. Kościoła. A zwłaszcza Leon XIII, może ja to nawet czerwonym barwą napiszę, bo to niektórzy nazywają biały marksizm, żebyście wiedzieli. Leon XIII, Rerum Novarum. To był przełom. Encyklika, która zwróciła uwagę na problemy społeczne. Dalej. Pius XI. Quadragesimo anno. 40 lat po wydaniu Rerum Novarum. Quadragesimo anno.
No i Jan XX. Przepraszam, nie Jan Paweł II. Drugi. Laborem exercens. No i jeszcze tam w paru innych cyklikach. Centesimus annus, setną tak. Rocznicę. Exercens. Trzeba szczególnie wędrości, bo to mamy wszystkie. I centesimus annus, tak jest. Ale one są wszędzie indziej. Tak, słuchajcie, to jest bardzo istotna sprawa. Ja tu pozwolę sobie przeczytać nawet specjalny fragment. O, jeszcze tu tylko sobie zaznaczę. Proszę was, tu wypisałem nawet taki fragment. Otóż właśnie w encyklice Centesimus Annus Jan Paweł II ubolewa, że zbyt pospiesznie odłożono porządne przemyślenie lekcji z Marksa, bowiem kwestia społeczna, którą on dla swoich celów wykorzystał, przybrała dzisiaj jeszcze niebezpieczniejszą formę globalnego napięcia pomiędzy północą a południem. I z tego powodu upadek komunizmu stał się dla całego świata potężną przestrogą i wyzwaniem. To jest bardzo istotna sprawa i to jest z naszego dziennika Marek Czachorowski, ekonomiczne i prokreacyjne lęki. Nasz dziennik z 28 października tego roku. Bardzo istotna sprawa. Słuchajcie, więc tutaj ja muszę powiedzieć, że też początkowo nie doceniałem tych spraw, jak typowy bywszy paleoendek. Pan Jan tych spraw nie doceniał. W pewnym stopniu doceniał to już pan Walenty, dlatego że on miał kontakty z ONR-owcami, a ONR-owca już w swoim programie uwzględniali sprawy społeczne. Tak jest. Więc proszę was, to jest bardzo ważna sprawa, ale muszę powiedzieć, że szkolenie marksistowskie też wykorzystałem i w PZPR-ze. Przecież słuchajcie, w PZPR-ze do spraw społecznych przywiązywano zasadniczą rolę. Organizacje partyjne się bardzo dużo zajmowały sprawami społecznymi, no nawet takimi jak dostarczenie ludziom ziemniaków na zimę, bo to nie była taka prosta sprawa jak teraz. Zorganizowanie transportu ziemniaków dla pracowników zajmowała się organizacja partyjna. W czasy dla pracowników. Takie różne społeczne sprawy. Niestety obecni władcy w ogóle to ignorują, no chyba, że jest nacisk i awantury, no to wtedy tam trochę zaczynają się tym zajmować. Mniej lub więcej, ale bardziej mniej niż więcej. No i wreszcie, słuchajcie, ostatnia sprawa. To jest 4. Polska. Szkoła cybernetyczna. Tak. Cybernetyki społecznej. Proszę was,
to są te cztery źródła, może tu trzeba to podkreślić, tak. Żeby było widać. My w związku z tym będziemy sobie omawiali, robimy sobie taką analizę potem procesów powstawania naczelnych związków społecznych, które doprowadziły do powstania nowoczesnych narodów. Potem sobie omówimy, proszę Was, problemy strategii, taktyki i sztuki operacyjnej w obecnych warunkach rewolucji informacyjnej. I później chciałbym przejść do omawiania już pewnych elementów teorii informacji i organizacji jako dialektycznej jedności. Bo wprowadzanie informacji jest równoznaczne z organizowaniem systemu, a umniejszanie informacji w systemie jest równoznaczne z jego dezorganizacją. Co zresztą zostało udowodnione najpierw w pracach Mazura, już w cybernetycznej teorii układów samodzielnych, a później już bardzo detalicznie tą sprawą i matematycznie zająłem się w moich pracach, no między innymi w metacybernetyce jest to. Metacybernetyka jest dostępna na portalu autonom.pl i tam można już sobie ją ściągnąć. Na tym byśmy dziś zakończyli, bo to i tak.